Otwieram 43. sesję Rady Gminy Brzeszów. Bardzo witam Państwa radnych. Witam Pana Wójta, witam Pana Sekretarza, witam Pana Skarbu, witam pracowników oraz kierowników poszczególnych referatów, witam Państwa sołtysów, witam wszystkich mieszkańców. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do kolejnych punktów, przepraszam, lista obecności nie wróciła do mnie, po pierwsze. Szanowni Państwo, dwie kwestie w roli wyjaśnienia. Chciałbym się odnieść do ostatniej sesji Rady Gminy, która się odbyła w marcu, ponieważ krążą nieprawdziwe informacje, jakobym plotki tego typu, jakobym nie pozwolił Pani Kazimierze Tarkowskiej uczestniczyć w obradach sesji. Więc chcę z tego miejsca wyjaśnić, że nieznana jest mi historia, jest sytuacja w historii samorządu w Kleszczowie, aby ktokolwiek został niewpuszczony na salę obrad podczas sesji czy komisji. Dlatego też w roli wyjaśnienia, Szanowni Państwo, chcę Państwa poinformować, że Pani Tarkowska mogła uczestniczyć w poprzedniej sesji, ponieważ na tamten czas była radną, mogła zająć swoje miejsce na sali. Jedyny mój sprzeciw, który wyraziłem, wynikał z faktu, iż poinformowałem tą panią o tym, że nie będzie dyskusji na temat wyroku, który przedstawiłem na początku poprzedniej sesji. Informacje o tym, takowy wyrok zapadł, ponieważ moim zdaniem na temat wyroku należy dyskutować na sali rozpraw, a nie na posiedzeniu sesji Rady Gminy. Także to w roli wyjaśnienia. I Szanowni Państwo, kolejna informacja związana z tą sprawą. Wpłynęło do mnie pismo 3 kwietnia tego roku. Komisarz Wyborczy w Kulturze Trybunalskim. Załączony przekazuje postanowienie Komisarza Wyborczego w Kulturze Trybunalskim dnia 30 marca 2018 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Tarkowskiej Kazimiery. Szanowni Państwo, do wglądu w biurze rady, jeśli Państwo radni chcieliby się z tym pismem zapoznać. Szanowni Państwo, na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Na 15 radnych Rady Gminy Brzeszów w dzisiejszej sesji uczestniczy 13 radnych. Jeden mandat, tutaj Państwo słyszeli, został wygaszony. Radnego Piotrczaka nie widzę, nie jest podpisany. Stwierdzam, Szanowni Państwo, że uchwały dziś podjęte będą prawomocnymi. Proponowany porządek Państwo otrzymali, ze swojej strony nie mam żadnych uwag. Bardzo proszę, Pan Radny Różniatowski. Panie Przewodniczący, czy protokół z poprzedniej sesji został sporządzony i podpisany przez Pana Przewodniczącego, czy to będziemy pod koniec? Protokół został sporządzony. Tak? Tak. Będzie można się z nim zapoznać. Dobra, dzięki. Trzymają Państwo, bardzo proszę Pana Radnego. Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Panie Wójcie. Ja mam takie pytanie, Panie Przewodniczący, bo w porządku obrad brakuje mi jednego punktu w związku z tym, że jak z informacji, które posiadam, wójt złożył deklarację do tego stowarzyszenia, że znajdzie się punkt, jeśli chodzi o przesunięcie środków w budżecie na cele statutowe różnego rodzaju stowarzyszeń. Debatowaliśmy wcześniej nad tym na komisji budżetowej. Padła taka deklaracja i mam pytanie, Panie Przewodniczący, czy Pan wie coś na ten temat do Pana, Panie Wójcie, czy rzeczywiście taka deklaracja była złożona i dlaczego nie ma tych kwot? Skoro padła deklaracja, to ja uważam, że powinno się słowa dotrzymywać i powinniśmy podjąć próbę po raz kolejny przekazania środków na cele statutowe poszczególnych stowarzyszeń, które moim zdaniem wypełniają lukę między tymi zadaniami, które tworzą, które robią różne organizacje z terenu gminy Kleszczów. Bardzo. Panie Radny, ja ze swojej strony mogę powiedzieć Panu tyle, że z informacji, które otrzymało Biuro Rady, zostaliśmy poinformowani, że żadnych zmian, propozycji zmian w budżecie na tej sesji się nie przewiduje, żadne dokumenty związane z zmianami w budżecie do Biura Rady nie wpłynęły. Proszę Pan. Panie Radny, był złożony wniosek o przesunięcie z działów, na przykład tam jest teraz tak podzielone, że to po prostu jeżeli dotyczy sportu, to jest dziale sportu, jeżeli dotyczy zdrowia, to jest dziale zdrowia. Ja z takim wnioskiem wystąpiłem do Państwa na poprzedniej
komisjach i ten wniosek został odrzucony przez państwa. A ja, panie radny, deklaracji nie składałem. Ja występuję z wnioskiem o zmianę w budżecie. Państwo tego nie podjęliście, a dzisiaj, że sesja jest po prostu, nie ma zmian w budżecie, dlatego ten punkt nie został umieszczony. Czyli ten punkt będzie mógł być umieszczony tylko w maju, jeżeli będą zmiany w budżecie. Na komisji żadnej nie było mowy o zmianach w budżecie. Rozumiemy się? Proszę pana. Deklarację nie składałem, tylko wystąpiłem o zmianę w budżecie. Dobrze. Dziękuję, panie wójcie. Mi przekazano tę sprawę nieco inaczej, ale ja mam tego świadomość, że mieszkańcy oglądają tą sesję i będą sobie mogli porównać pana wypowiedź u pana w gabinecie i pana wypowiedź tutaj na sesji. Jedyne co mam jeszcze do zapytania pana, czy była możliwość prowadzenia takiego punktu zmian w budżecie na dzisiejszą sesję? Skoro nie było takich wniosków z komisji, panie radny, to mówię, dlatego nie jest umieszczone w sesji. Oczywiście. A czy pan jako wójt gminy Kleszczów miał możliwość prowadzenia takiego punktu na komisję? Skoro nie było pozytywnej opinii wcześniej, to nie prowadzałem. Skoro państwo... Ale czy, panie wójcie, czy pan nie słyszy, czy miał pan możliwość jako wójt? Bardzo proszę o to. Panie radny, skoro przyjęliśmy, że nie ma zmian w budżecie w tej sesji, na tej sesji kwietniowej, to nie ma. Czyli uniknął pan po raz kolejny, ja panie wójcie, odpowiedzi na zadane pytanie. Ja zapytałem konkretnie, pan wymijająco, nie odpowiadając na pytanie. Dziękuję bardzo. W jaki sposób wymijająco? Przecież to Rada robi zmiany w budżecie uchwałą, tak? Panie skoro wójcie, Rada nie podjęła na poprzedniej sesji w marcu zmiany w budżecie, to dlaczego pan teraz odbija piłeczkę? Trzeba wtedy po prostu przesunąć. Pan se znajdzie w protokole, jeżeli pan tak chce być już konsekwentnie wiedzieć całą procedurę, to proszę se znaleźć to w protokole oczywiście. Panie wójcie, jestem na sali obrad w urzędzie gminy, nie jestem na sali sportowej, nie odbijam piłeczki, tylko zadaję panu konkretne pytanie. Z racji tego, że mieszkańcy mnie o to prosili. Dziękuję bardzo. A pan mi udziela odpowiedzi. Udzielam wystarczającą odpowiedź dla pana, myślę, że to jest wystarczające. Zmiany w budżecie robić na wniosek wójta rady. Proszę to pamiętać. Wniosku nie było. Dziękuję bardzo. Proszę, proszę, pan radny, pan radny. Ja również w tej sprawie już przy okazji chciałbym skorzystać, bo miałem również interwencję jednego ze skarbników tej organizacji, że tak nazwę ją, pożytku publicznego czy pozarządowej. Nie będę wymieniał nazwy tej organizacji ani nazwiska tego pana, ale również pan przyszedł do mnie z interwencją, że nie otrzymali pieniążków. I chciałbym, panie wójcie, zauważyć jedną rzecz. W budżecie gminy na rok 2018, jeżeli się nie mylę, przeznaczyliśmy o 50 tysięcy więcej pieniędzy niż na rok było na rok 2017. Jeżeli pan rozdysponował pieniądze w nonszalancki sposób, bo jedna z organizacji dostała podobno, tak ten pan mówił, 160 tysięcy, a druga dostała równe zero. To proszę pana, tak się nie robi, dlatego panu brakło pieniążku. I później pan próbował przesunąć z komisji alkoholowej czy tam z innych środków pieniądze, żeby tamtej, przypodobać się tamtej organizacji i dodatkowe pieniądze, więc budżet by wyniósł, szanowni państwo, 300 tysięcy. Niech pan mi wskaże taką gminę w Polsce tej wielkości, gdzie jest 6 tysięcy ludzi, gdzie na organizacje pozarządowe wydaje się 250 tysięcy i jeszcze brakuje ludziom. Trzeba było to podzielić z głową, wtedy by nie było problemu. No takie jest. Taki jest fakt, szanowni państwo. No tak nie można. Proszę o spokój. Tak nie można, panie wójcie. Miał pan 250 tysięcy do dyspozycji, trzeba było podzielić sprawiedliwie na te 5 czy 7 czy 8 organizacji te 250 tysięcy i by nie było problemu. Daje pan jednej z organizacji 160 tysięcy, zostaje panu 90 i ma pan później problem. Później pan kombinuje jak koń pod górę przysłowiowy, nie wie pan co sobie z tym problemem, jak sobie poradzić. Dlatego byśmy takie nieporozumienia. Uważam, że te nieporozumienia trzeba jak najszybciej naprawić. I nie ma sobie tutaj co zdzierać ubrań z pleców, tylko mówię, no jeżeli się nie znalazło teraz, to na najbliższą sesję proszę, ale panie wójcie, ja się zwracam do pana.
Jeżeli teraz nie można, niech pan słucha, to proszę na najbliższą sesję wprowadzić z innych środków, czy jak w jakiś sposób załagodzić ten problem, wyrównać te niesprawiedliwości wśród tych organizacji. No, to tyle na ten temat i dziękuję serdecznie panie przewodniczący. Panie radny Michałek, to pan w ten sposób, co pan powiedział, że ja takie rzeczy robię, to pan to robi właśnie, bo pan był pierwszy, który powiedział, że wójt uprawia sobie politykę w tej chwili. Dlatego pan nie chciał przesunąć i proszę nie mówić tutaj do społeczeństwa, że zabrakło pieniędzy. Jest 250 tysięcy i ja nie występowałem o dodatkowe środki na właśnie na te stowarzyszenia. Dokładnie jest? Przepraszam, 310 jest, poprawiam się. No widzisz, bo pan mówi o 250, dlatego poprawiam. Ja mówię, jeżeli cyfrą kwotę, kwota była w górze. Panie, ja panu nie przeszkadzałem, pan mówi, to pan teraz słucha, pan mi zwraca cały czas uwagę. I jeszcze jakieś teksty z prokoniem, to pan po prostu na podwórku zachował siebie, panie, dobrze? Mówię panu jeszcze raz, było w budżecie 310 tysięcy i te 310 tysięcy jest. Ja nie wystąpiłem o dodatkowe 50 tysięcy, jak pan mówi, tylko o przesunięcie, dlatego że te pieniądze, to co tłumaczyłem dla pana radnego Jarząbka, że są poszczególne działa. W dziale sportowym, w dziale dla zdrowia, w dziale dla innej organizacji, tak jest to podzielone. Dlatego, że nie zostało to wydane w jednym na przykład dziale, to trzeba przesunąć do drugiego działu. I pan pierwszy, panie radny Michałek, pan powiedział, że wójt będzie uprawiał sobie teraz politykę, głosem stowarzyszenia. A teraz jak stowarzyszenie do pana przyszło, to teraz pan chce się wybielić w jaki sposób? Takie, że pan nie pozwolił przesunąć do tych środków, tak? Ja nie wiem, o co jest gra. Ja wystąpiłem do państwa o przesunięcie tych środków, państwo się nie zgodziliście. Tak? To jest moja wina? To nie jest moja wina. Bo ja tyle było zaplanowane i tyle tych środków jest. Nie dodatkowe środki. Tak jak pan radny mówił. Są stowarzyszenia, trzeba dać do stowarzyszenia, tak? Trzeba było je przesunąć. Dziękuję. Dziękuję, proszę pana. Szanowni państwo, nie zrozumcie źle, bo ja naprawdę się nie mylę, proszę pana. 250 pan miał pieniędzy i panu brakło. I powiedziałem wyraźnie, panu brakło 250, dlatego pan próbuje przesuwać, bo jednej z organizacji pan dał 160 tysięcy. To jak mogło panu na resztę starczyć 90? To jest fakt. Proszę przerwać taką dyskusję, bo zaraz przyniosę panu po prostu budżet z tamtego roku i będzie jest napisane, który jest zatwierdzony. Jest 310 tysięcy przeznaczony i proszę nie wprowadzać opinię publiczną w błąd. Pan sobie myśla po prostu kwoty, nie wiem skąd. Jest 300, ja wystąpiłem o przesunięcie tylko tysiąca. Bo panu brakło, dlatego pan chce przesunąć. Ale panu, jak ja mogę panu, panie kierownik, w jakich działach działają stowarzyszenia? Jeżeli to są sprawy związane z zdrowiem, jest to w dziale zdrowie. Jeżeli to jest związane stowarzyszenie z działalnością sportową, jest to w sporcie. Jeżeli to jest stowarzyszenie z działalności kulturalnej, to jest w kulturze. I dlatego nie zostały wydane środki, te 310 tysięcy, dlatego chcieliśmy przesunąć do tego działu, gdzie po prostu te stowarzyszenie może działać w kulturze, tak? I o to chodzi. I proszę nie wprowadzać w błąd, panie Michale. Zrozumiał pan, czy jeszcze panie kierownik może wytłumaczyć dosadnie? Ja jeszcze tylko powiem tak, jeżeli chodzi o te środki, jak państwo zabezpieczali w programie 310 tysięcy, nie mamy takiego paragrafu, bo to nie jest. Nie możemy ich wszystkich dać na jedno zadanie, które się nazywa stowarzyszenie. Stowarzyszenia są różne, mają różne działalności w swoim statucie. Jest kultura, zdrowie, sport. Więc my na początku, planując budżet, my nie wiemy, ile przychodzą do nas stowarzyszenia. Mniej więcej wiemy, jakie są nasze stowarzyszenia. Więc żeby te pieniądze nie możemy dać na jednym zadaniu, więc część idzie na, najwięcej jest na tych stowarzyszeniach, które działają kulturalnie. Trochę jest na sporcie i trochę jest na zdrowiu. Jeżeli już teraz ogłosiliśmy dwa konkursy, wiemy mniej więcej ile stowarzyszeń, te stowarzyszenia, wszystko jest zresztą na stronie internetowej, kto już dostał pieniążki. Wiemy, że już z tego sportu mniej więcej kto nam się zgłosi, wiemy ile może być stowarzyszeń czy stowarzyszenia o działalności zdrowotnej, tak jak krwiodawcy, więc wiemy, że te pieniądze na tych paragrafach zostaną. Więc dlatego chcieliśmy przesunąć, bo mamy na przykład stowarzyszeń więcej, które prowadzą działalność kulturalną. Tego nie da się przewidzieć we wrześniu.
bo czasami przychodzą stowarzyszenia, mówią, że chcieliby zrobić to, to, to. Później my orientacyjnie mówimy, no dobrze, no to myślimy, że tam te 10 tysięcy może dostaniecie bez mały grant, a później się okazuje, że to stowarzyszenie jednak się nie podejmuje tego, albo przychodzi, nie ma pomysłu, nie ma celowości zadania, więc też nie możemy dać. I tego się po prostu nie da przewidzieć. Więc teraz, jak żeśmy ogłosili te dwa konkursy, do których przystąpiły stowarzyszenia, więc te pieniążki poszły, ale to nie tak, że nam zabrakło tych pieniędzy. My już tych pieniędzy praktycznie nie będziemy potrzebować na tym sporcie, bo wiemy, że będą czwartki lekkoatletyczne, gdzie ta kwota mniej więcej się kształtuje na tym samym poziomie. I to samo jest na tym zdrowiu, gdzie teraz krwiodawcy też jest wszystko, teraz wystąpili, też wiemy już jaką kwotę. I pieniądze po prostu, reszta została chyba do rozdysponowania 40 tysięcy z tej całej puli. Więc żeby skorzystały stowarzyszenie typu, tak jak stowarzyszenie Gwary, które prowadzi działalność gospodarczą, czy też inne, no nie wiem, harcerze, no ktoś może się jeszcze zgłosić, więc musi być na tej działalności kulturalnej. To wszystko, ale to jest w puli tych 310 tysięcy. Więc my nie jesteśmy w stanie, zresztą chyba nikt na początku, we wrześniu czy w październiku, przewidzieć, jakie te stowarzyszenia będą i kto przyjdzie. Było też stowarzyszenie motocrossy, też się dowiadywali, myśleliśmy, że skorzystają, ale no, na razie do tej pory się nie zgłosili. Ratownictwo też, jeżeli chodzi o solwar, czyli oni by dostali, jeżeli by się zgłosili, a mieli jakiś pomysł, byli więc zdrowie, tak? Ale do tej pory też się nie zgłosili. My żeśmy kalkulowali, że może będą mieli jakiś pomysł. Wszystko. Okazuje się teraz, mamy już taką mniej więcej jasność, więc te pieniążki, żeby nie leżały, można spożytkować dla stowarzyszeń, które jeszcze chciałyby coś zrobić. Dziękuję. Proszę pana radny Henryk. Dziękuję panu w ostatnim temacie. Szanowni państwo, poprosiłem w drugiej części swojej wypowiedzi, że jeżeli wziął błąd jakiś popełniony, należy to naprawić i całkowicie spokojnie pan wójt staje się unosić. Proszę pana, nic pan nie osiągnie. Tutaj kłania się jedno powiedzenie i takie pytanie, powiem z góry, że to będzie pytanie retoryczne. Czy jak ktoś ma budżet swój domowy i na przykład ma w styczniu, na przykład ma na cały rok sobie zostawił 20 tysięcy złotych, to co od razu w styczniu go wydaje? Prawdziwy gospodarz, panie wójcie, to pieniążki się zostawia, bo pojawiają się różne, o czym pani kierownik tutaj powiedziała, różne sytuacje w roku. I trzeba było nie rozdawać całe 250 czy 310, mało ważne ile tych pieniędzy było. Mógł pan rozdać na tę organizację, a te 100 tysięcy sobie zostawić. A nie ciągle przeprawiamy ten budżet, kombinujemy koło tego budżetu. Powiem panu więcej. Pan już jest 6 czy 7 lat wójtem i nigdy nie było takiego problemu. Ten problem wystąpił w tym roku, proszę pana. Więc też tutaj należy postawić znak zapytania, dlaczego taka pana ręka jest hojna w tym roku. Dwa, mało tego, byli tutaj przed panem inni wójtowie, był naczelnik gminy, były również te organizacje, były również dofinansowane z budżetu gminy i nigdy nie było takiego problemu. Niech mi pan wierzy, zresztą pan doskonale o tym wie, bo pan był tutaj wójtem. Więc jeszcze raz apeluję, jeżeli nastąpił błąd, a każdy może się pomylić, to proszę ten błąd naprawić i na najbliższą sesję przygotować dokumenty i załatwić ten problem raz na zawsze. A na przyszłość, nie wiadomo kto będzie, ale jak pan będzie na przyszłość wójtem, to proszę się do tego przygotować i nie rozdawać od razu całych pieniędzy. Tylko trochę zostawić na zaś. Dziękuję. Panie przewodniczący, ja muszę się powiedzieć. No mów pan po prostu, cały czas pan tak kombinuje, że po prostu prowadzi tylko w błąd. Nie przesunęliśmy żadnych środków, nikt nie zrobił po prostu, znaczy nie zwiększyliśmy środków, nikt nie zrobił błędu. Była ta kwota 310 tysięcy i ona jest. Panie Budowie, do pana mówię. Ja słucham cały czas. Pan mi też zwraca uwagę, jak ja czytałem, to pan mi kazał słuchać. To tak samo ja panu mówię. Jeżeli jest te 310 tysięcy, to proszę je przesunąć. Macie pretensje jako rada, że co miesiąc robimy zmiany w budżecie. Dlatego też odpowiedź do pana radnego Jarząbka, że nie możemy też zmieniać co miesiąc zmiany w budżecie, prawda? Ale te zmiany następują wtedy, kiedy też ktoś wnioskuje z mieszkańców, i państwo też zgłaszacie na komisjach i wtedy występujemy o zmiany. Bo o zmiany mogę wystąpić tylko ja, tak? Bo rada po prostu może rozmawiać i w trakcie komisji rozmów w komisji budżetowej. Ale jeszcze chciałbym wrócić, panie, żeby do pana wypowiedzi, bo pan mi zadał to pytanie, dlaczego ja nie, czy mogłem. Czy kilka dni temu wcześniej była komisja budżetowa, w której pan jest i pan o tym nie mówi na komisji. Pan wnioskować na komisji budżetowej, bo to jest jak najbardziej merytoryczna komisja, która może wprowadzić punkt do obrad sesji, tak? Ale z tym, że dlatego, żeby uniknąć tej sytuacji, że możemy
że robimy co miesiąc te zmiany w budżecie. Bo skoro, tak jak parę razy powiedział, że ten budżet, jak się ma domowy, to się to powinno mieć, tylko w domu to ma się troszkę inaczej się planuje i się przed nikim nie tłumaczy. A tutaj niestety są inne zasady kształtowania budżetu, wchodzą nowe zadania, nowe wnioski, dlatego przesuwamy, bo nie jest możliwością po prostu zaplanować i przewidzieć wszystkie inwestycje, czy po prostu sprawy, które są związane z wydatkami. To jest całkiem inny budżet, panie Michale. Proszę nie mówić. Panie przewodniczący, ja myślę, że to wystarczy tej dyskusji, przejdźmy do porządku. Pan obrad nie prowadzi, panie wójcie, dziękuję. Ale to proszę pan radę zarządzę. Dziękuję bardzo. Panie wójcie, wydaje mi się, że pan po swoich wypowiedziach uważa, że innych wypowiedzi są zbyteczne. Czy pana wypowiedź na tej sali jest najważniejsza? Pan jak gdyby zabiera mi głos, nie mając do tego prawa. I mówi o tym, żeby przerwać dyskusję. Tak nie powinno być, panie wójcie, bo pan przed chwilą powiedział, że ja mogłem wnioskować o środki. Nie, panie wójcie. Ja mogłem... Przepraszam, proszę mnie przerywać. Jeśli pan będzie chciał, będzie pan uważał, że nadal warto jest dyskutować nad tym tematem, to proszę, jeśli pan przewodniczący pana dopuści do głosu, to wtedy dalej będziemy sobie dyskutować. Ja mogłem oczywiście poruszyć ten temat tak, jak dzisiaj poruszam. Ma pan rację, mogłem poruszyć, ale to i tak nic by nie zmieniło, bo pan by powiedział, że i tak na komisji budżetowej nie było pana wniosku o przesunięcie w budżecie. To po pierwsze. Po drugie chciałbym... Proszę o spokój. Na ostatniej komisji budżetowej. Tak, był wniosek o przesunięcie. To dlaczego nie było? Na ostatniej nie. Pani Skarbnik teraz nie było. Dwa dni temu była komisja, tak. Dwa dni temu była komisja, więc to jest jak gdyby oczywiste. Druga rzecz, do której chciałbym się odnieść, panie wójcie. Miałem tego nie mówić, ale skoro pan już podchodzi tak w sposób personalizujący do poszczególnych osób, poszczególnych radnych, jest mi bardzo przykro, że pan często kończy swoje wypowiedzi słowami: zrozumiał pan? Jasne? Tak nie powinno być, panie wójcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pan radny Orzechowski. Ja jeszcze chciałbym się Panowie, ile dyskusja trwała? Jeszcze nie przyjęliśmy porządku. No właśnie to, panie przewodniczący, pan prowadzi, to pan pozwala na tę dyskusję. Pan nie mówił wczoraj, przedwczoraj na komisji, bo komisja nie jest nagrywana. Dzisiaj pan próbuje się po prostu wybielić przed mieszkańcami czy przed stowarzyszeniem, tak? I takie po prostu jest cały czas pokazywanie się, tylko ileż można tłumaczyć na przykład, skoro budżet jest przyjęty. I proszę nie mówić, że ja to powiedziałem, że czy pan zrozumiał, że pan nie zrozumiał, to bardziej merytorycznie wytłumaczy pani kierownik. Tak? W stosunku do mnie pan tego nie mówi. Bo nie można, no dobrze, no to... Jeżeli do pani mówię, to tym bardziej pani powinien uwagi zwracać. Jeżeli pan radny Michalek ma jakieś do mnie uwagi, to proszę mi pan Michalek zwracać, a nie po prostu pan w tym momencie wybiera. Tak? Ale to są naprawdę nieistotne rzeczy. To nie wiem, te rzeczy, które są nieistotne, dyskutujemy najdłużej, a o istotnej po prostu nie ma też dyskusji. Tak? Proszę pana radny. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Czwarty raz. Proszę o spokój. Panie wójcie, proszę tak nie śmiać, bo rozmawiamy tutaj w sposób bardzo poważny. Ja zabrałem ten głos w tym temacie z tego względu, że między innymi wczoraj też dostałem telefon z prośbą informujący, że z pana spadła deklaracja. Padła deklaracja, że stowarzyszenia otrzymają. Ja na przykład wcześniej o takiej deklaracji pana nie wiedziałem. Proszę nas informować i mam jeszcze do pana pytanie, czy są jakieś inne stowarzyszenia, według których pan powiedział, że zadeklarował wstępnie, że jest możliwość pozyskania środków, że prawdopodobnie otrzymają, bo my też byśmy chcieli wiedzieć. Ja wielokrotnie na tej sali powiedziałem, że uważam, że stowarzyszeniom powinno się pomagać z racji tego, że one są potrzebne, wypełniają lukę między różnymi instytucjami na terenie gminy Kleszczów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pan radny Orzechowski. Szanowni państwo, jak się przysłuchuję tej dyskusji, to można powiedzieć, że troszeczkę niektórzy radni zaczęli myśleć po miesiącu od ostatniej komisji. Poprosiłem w ramach informacji publicznej o protokół z Komisji Budżetowej z 20 marca. No i jasno wychodzi, że miesiąc temu panowie obydwaj radni, którzy dzisiaj zarzucają wójtowi, nie byli zainteresowani przesunięciami w tym środku, tych środków, przesunięciami środków, nie zwiększenia środków. I tu pozwolę sobie zacytować.
Panie Przewodniczący, Radny Henryk Michałek poinformował, iż na organizacje pozarządowe gmina Kleszczów w tegorocznym budżecie przeznaczyła dość dużą kwotę i nie widzi on potrzeby przesuwania dodatkowych środków. Według Henryka Michałka proponowane przesunięcia środków na organizacje pozarządowe ma podtekst polityczny i jest związane z tegorocznymi nadchodzącymi wyborami samorządowymi. Radny nie zgodził się na przesunięcia środków, o które wnioskuje referendum ZOKP. Przesunięcia środków. Radny Kamil Jarząbek zapytał, która z organizacji dotychczasowych nie korzystających z dotacji interesowała się wystąpieniem o dotację w wysokości 10 tysięcy złotych. Kierownik Szczekocka poinformowała, że zainteresowana była organizacja Gwarek YouTube, o Gwarku wszyscy mówimy. Radny Kamil Jarząbek opuścił salę obrad. Tak był zainteresowany wówczas. Teraz tak. Błąd był, popełnił pan radny Michałek, że wtedy tak się zachował, jak się zachował. A wniosku na ostatniej komisji budżetowej nie złożono tylko dlatego, że nie było kamer, panie wójcie. Dziękuję. No to muszę teraz zabrać głos, znaczy raz. Jestem wyciągnięty do odpowiedzi, więc muszę. Ministru Ameryki pan nie odkrył, panie radny, bo ja to powiedziałem dzisiaj również, że kwota była wystarczająca i dlatego nie przydzieliśmy tych pieniędzy. Bo dostał pan 250 tysięcy, rozparcelował pan pieniążki. A proszę zwrócić uwagę, że rozparcelował pan pieniążki, pan woła następnych pieniędzy. I dlatego tak się stało, proszę pana. Dlaczego, ja pytam, dlaczego pan dał jednej organizacji 160 tysięcy, a drugiej równe zero? O to dzisiaj również pytałem. I jestem oczywiście za tym. Trzeba było podzielić te 250 tysięcy, co dzisiaj powiedziałem, równomiernie, sprawiedliwie na wszystkie organizacje. Takich problemów nie było nigdy w żadnym roku. Pojawił się w tym roku i oczywiście te słowa wypowiedziałem, bo różnie można też jeszcze nadmieślić. Również na temat, że jest to polityczna sprawa i dlatego taką chodzą rękę pan wójt mógł mieć z tego. I to wszystko. Nikt pan tutaj nie odkrył, bo ja dokładnie dzisiaj to samo powiedziałem. Jeszcze raz powtarzam, bym miał pan 250 tysięcy czy 310 tysięcy, trzeba było podzielić. Zresztą mało tej panie Rożniakowski, ja taką odpowiedź udzieliłem, takiej odpowiedzi temu panu skarbnikowi, który był u mnie. Co się stało przez miesiąc? Szanowni państwo, już? Panie wójcie, chwileczkę. Panie przewodniczący, nie. Panie wójcie, najpierw powiem. Ja za chwilę szanowni państwo, ja do państwa apeluję, żebyśmy zakończyli tą dyskusję, ponieważ jesteśmy w punkcie przyjęcie porządku obrad. Naprawdę, jeśli w takim tempie będziemy obradować, a państwo się będą przepychać cały czas argumentami, z czego nic nie wynika z tej dyskusji, to będziemy gasili do wieczora. Miał pan możliwość złożenia wniosku? Miał pan. Komisja czy Rada odrzuciła wniosek o przesunięcie? Odrzuciła. I wszystko w temacie. Dobrze. Po co ta pusta dyskusja? To proszę powiedzieć, co pan radny mówi, Michałek, że mówi o 250 tysiącach, jak jest w budżecie 310 tysięcy. I próbuje cały pan czas... Ale panie wójcie... Proszę państwa, czy państwo zrozumieliście? Pan mówi 300 tysięcy, pan radny mówi 250 i co ja tu poradzę? No ale to niech mówi prawdę. Proszę zmusić pana... Ja powiedziałem... Ja mogę zmusić pana radnego. No, przepraszam, no, ale proszę, żeby pan radny... No to proszę, niech pan sprostowanie wyrazi, bardzo proszę. Panie radny Michałek, jeszcze raz panu powtarzam, była kwota 310 tysięcy i nie musi pan mówić, że ona ma być równomiernie rozdzielona. Nie, według zadań, jakie każde stowarzyszenie robi, bo jedno robi mniej zadań, dostaje mniejszą kwotę, drugie robi więcej zadań, jest więcej członków, mają większe potrzeby. Tak jest to robione, czyli jest robione w sumie rzetelnie, nie politycznie. Politykę to pan. Panie radny, nie mogę panu udzielić po raz kolejny głosu, musi pan mi wybaczyć. Proszę pan radny Śluga i zamykam tę dyskusję po pana wypowiedzi. Dziękuję panie przewodniczący. Panie wójcie, ja w ramach tej całej tutaj wypowiedzi, ja myślę, że być może, że nie wszyscy radni zrozumieli tą intencję przesunięcia tego wniosku, bo każdy sobie pomyślał, że te 310 tysięcy jest powiedzmy już wydane i chodzi o kolejne pieniądze, żeby dołożyć na te organizacje pozarządowe. Ja tak to rozumiem tutaj z tej wypowiedzi i być może jak było to na sesji, czy ta komisja, a później na sesji głosowane były wszystkie wnioski. Ludzie, może radni tak to zrozumieli, ale skoro
radny Michałek mówi, że został popełniony błąd, albo może nie do końca wszyscy zrozumieli intencje tego wniosku, to wnioskuję teraz o to, żeby, skoro na sesji nie możemy, to osoby, które zasiadają w komisji budżetu, aby na następnej komisji powtórzyły ten wniosek, żeby to niezrozumienie sprostować i żeby na kolejną sesję pan wójt przygotował przesunięcia w budżecie i żeby tej organizacji, no, można przyznać te środki. Tu nie chodzi o to, żeby się kłócić, bo ja rozumiem, że my się mieścimy w tej kwocie 310 tysięcy, nic poza te ramy nie wychodzimy i dlatego może takie sprostowanie i wyjaśnienie, bo może te wszystkie wnioski, które głosujemy, wszystkie były głosowane ciągiem, a komisja zaopiniowała wniosek negatywnie. No i był pan przewodniczący czyta wnioski zaopiniowane przez komisję negatywnie, kto jest za i tak był przegłosowany. No może było to jakieś tam niedopatrzenie, no może nie wszyscy radni byli świadomi tego, co zrobili w tym momencie. I proszę o sprostowanie, żeby te pieniądze wydać i tej organizacji te pieniądze przekazać. Dziękuję. Dziękuję, szanowni państwo, zamykam dyskusję w tym temacie. Nie, nie, panie radny, zamykam dyskusję. Czy ktoś z państwa ma propozycję zmian do porządku obrad? Nie ma, dziękuję. Przechodzimy do punktu numer 2. Sprawozdanie z zachowania uchwał Rady Gminy podjęte w 42 sesji. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Na 42 sesji podjęto 12 uchwał. Uchwała numer 42/414/2014 w sprawie podziału gminy Kleczów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Uchwała przesłana do Urzędu Wojewódzkiego, Komisarza Wyborczego, opublikowana Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Dzisiaj właśnie. Uchwała numer 42/415/2018 w sprawie podziału gminy Kleczów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Uchwała przesłana do Urzędu Wojewódzkiego, Komisarza Wyborczego, opublikowana Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego dnia 17 kwietnia 2018 roku, pozycja 2118. Uchwała numer 42/416/2018 w sprawie nadania statutu gminnej bibliotece publicznej w Kleszczowie. Uchwała przesłana do Urzędu Wojewódzkiego, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 17 kwietnia 2018 roku, pozycja 2119. Uchwała numer 42/417/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności złożona na terenie gminy Kleczów na rok 2018. Uchwała przesłana do Urzędu Wojewódzkiego, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 17 kwietnia 2018 roku, pozycja 2120. Uchwała numer 42/418/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Kleszczów w zakresie zabudowy wielorodzinnej. Uchwała przesłana do Urzędu Wojewódzkiego. Uchwała numer 42/419/2018 w sprawie na działania wójta gminy Kleszczów. Uchwała przesłana do Urzędu Wojewódzkiego. Uchwała przekazana z sprawozdania. Uchwała numer 42/420/2018 w sprawie zmian wieloletnich prognozie finansowych gminy Kleszczów na lata 2018-2021. Uchwała przesłana do regionalnej instytucji. Uchwała numer 42/421/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Kleszczów na rok 2018. Uchwała przesłana do regionalnej izby obrachunkowej. Uchwała numer 42/422/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w Dobrzyce. Uchwała przesłana do Urzędu Wojewódzkiego w trakcie realizacji. Uchwała numer 42/423/2018 w sprawie udzielenia dotacji finansowej medycznemu Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach. Uchwała przesłana do Urzędu Wojewódzkiego w trakcie realizacji. Uchwała numer 42/424/2018 w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi medycznemu Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. BAM w Łodzi. Przesłana do Urzędu Wojewódzkiego w trakcie realizacji. Uchwała numer 42/425/2018 w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi medycznemu Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. BAM w Łodzi. Uchwała przesłana do Urzędu Wojewódzkiego w trakcie realizacji. Wszystkie uchwały zostały umieszczone w stronie internetowej gminy Kleszczów. Dziękuję. Czy mają państwo pytania? Bardzo proszę, pan radny Przewodniczący. Panie wójcie, uchwała dotycząca okręgu rozumiem, że została bez uwagi zatwierdzona przez komisarza wyborczego. Jest pan pewny, że nikt tam nie jest.
Pytanie retoryczne. Czy mają Państwo jeszcze pytania? Jeśli nie ma, przechodzimy do punktu numer 3. Informacja o wynikach gminy w okresie między sesjami. Bardzo proszę, Panie Burmistrzu. Uzupełnienie sprawozdania za okres 13-19 kwietnia. W zakresie referatu inwestycji gminnych zawarto umowę. Umowa z dnia 9 kwietnia bieżącego roku na wykonanie koncepcji projektowej dla zadania rozbudowa infrastruktury publicznej w sekcji Policja oraz przy ulicy Akacjowej Długiej i Leśnej Łękińskiej w zakresie branży elektrycznej, drogowej, sanitarnej, gazowej i telekomunikacyjnej. Jednostka projektowa MK Projekt Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany Spiotkowa Trybunalskiego. Termin realizacji 9 miesięcy od daty podpisania umowy. Wartość umowy brutto 159 039 zł. Umowa z dnia 9 kwietnia z firmą inżyniera ruchu drogowego z Częstochowy na zakup oznakowania awaryjnego na kwotę 15 tysięcy złotych brutto i termin realizacji 30 dni. Umowa z dnia 9 kwietnia bieżącego roku z firmą RUF Consulting Ryszard Hart z Warszawy na wykonanie analizy technicznej dotyczącej wykonania badań i ekspertyz nieszczelności dachu za wilgocen ściany w obiekcie kompleksu turystyczno-sportowego Solpark Dreszczu w zakresie bezdestrukcyjnego badania szczelności pokój zapowiedzi. Ekspertyza przyczyn zwilgocenia kod posadzkowych w apartamentach wraz z tarasami. Ekspertyza przyczyn i nadmiernych zawilgocen i wycieków nadokrętni. Termin realizacji 6 miesięcy od daty podpisania umowy kwota wynagrodzenia 15 252 zł brutto. Umowa z 16 kwietnia. Proszę o spokój. Na wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowy w obrębie stanowiska archeologicznego zorganizowanego na koloniach Ruszczelowice. Umowa zawarta z panią Iwoną Budowską Przekrakowską, prowadzącą działalność gospodarczą w miejscowości Tyli. Wartość umowy 52 890 zł brutto. Termin realizacji 3 miesiące. W zakresie referatu ochrony środowiska i gospodarki gruntami. Zawarto umowę z dnia 17 kwietnia przez roku na 60 kompostowników z firmą EkoPlac z Łodzi za kwotę 24 320 brutto. Powierzono zakładowi komunalnemu Kleszczu spółka z ONO realizację zadań pod nazwą utrzymanie i konserwacja ziemi na terenie gminy Kleszczu za kwotę 617 032 zł. Lub termin realizacji od 1 kwietnia do 30 listopada 2018 roku. W zakresie zespołu spraw obywatelskich i zarządzania kryzysowego podpisałem umowę z firmą sprzęt z Opola na dostawę motopompy o dużej wydajności dla jednostki ochotniczej straży pożarnej w Kleszczowie za cenę 35 977 zł 50 groszy brutto. Termin dostawy 8 maja bieżącego roku. Uczestniczyłem 14 kwietnia w posiedzeniu zarządu ochotniczego oddziału gminnego OSP w Antoniówce. W dniu 16 kwietnia bieżącego roku 10. Międzynarodowym Kongresie Górnictwa Węgla Brunatnego i w dniu 18 kwietnia bieżącego roku w 2. Radomszczanskim Forum Przedsiębiorczości w Radomsku oraz na posiedzeniu Komisji Budżetu Rolnictwa i Rozwoju. Bardzo proszę pana radnego Żukowski. Dziękuję. Dotyczące sprawa drugiego sprawozdania uzupełniającego, a mianowicie w zakresie referatu inwestycji gminnych. Chodzi mi o ustęp 1, umowa z dnia 9 kwietnia i tutaj ta rozbudowa infrastruktury technicznej. Mogę coś więcej wiedzieć? Może o te techniczne sprawy? Tak, proszę pana kierownika. Proszę państwa, ta umowa dotyczy rozbudowy sieci elektroenergetycznej w całej tej części gminy, czyli miejscowość Bolica plus pasujące fragmenty wychodzące z miejscowości Łękińską. Koncepcyjna dokumentacja projektowa z naciskiem na sieć energetyczną, ale mówić tam również o innych branżach, ponieważ budowa tych sieci będzie pewnie powodować wejścia w pasy drogowe, pewne rozrywki w drogach, być może jakieś kolizje z sieciami i innymi, dlatego mówi się również o pracach na innych sieciach. Dotyczy to, tak jak mówię, głównie sieci elektroenergetycznej w całej tej, nazwijmy to, południowo-wschodniej części gminy, która nie jest jeszcze wyposażona w sieci gminne elektroenergetyczne. Dobrze. Uzupełniające. Panie kierowniku, ulica Leśna, to tam z tego co się orientuje, to infrastruktura elektroenergetyczna już się prowadzi. Tak, ale musimy się dowiązywać do tej infrastruktury i
Radna jesteś w realizacji niezależna. No to pewnie jest też wpisana tutaj jako element, który będzie się wiązał z tymi następnymi pracami. Dziękuję. Proszę panie radny. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo radni, szanowni goście, widzę, że moja wypowiedź teraz nie ma sensu, bo mam pytanie do pana wójta, a pan wójt opuścił salę, więc proponował, żebyśmy poczekali. Ale to, no nie wiem, czy to pana wójta, czy może to mu pan powie. Nie bardzo, bo nie ma. Panie, to może pan kierownik, co się na ten temat, to chodzi też mi o punkt czwarty, umowa z 16 kwietnia na wykonanie archeologicznych, ratowniczych badań wykopańskowych tam w Uszczanowicach. Może coś na ten temat więcej? Proszę państwa, w trakcie realizacji inwestycji, chodzi o obrady, które na siedmiu zostały odkryte pewne znaleziska archeologiczne. Tam zgodnie z wcześniejszymi dokumentacjami, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu było wcześniej zlokalizowane takie stanowisko archeologiczne. W trakcie prac nałożony na nas, czyli na inwestora, obowiązek pełnienia nadzoru archeologicznego w trakcie budowy. Takie znalezisko zostało odkryte. Został powiadomiony Wojewódzki Konserwator Obytków, to takie są prawne obowiązki. Była tutaj wizja badana na terenie. Została nałożona na gminę, nałożony na gminę obowiązek przeprowadzenia tzw. ratowniczych badań archeologicznych. To może mogą wygadować oczywiście firmy, osoby, które mają stosowne archeologiczne uprawnienia i my jako inwestor jesteśmy zobligowani do przeprowadzenia takich badań. To osiedle w Kolonii Uszczanowice, tak? Tak, jest. Tam są na tym osiedlu trzy stanowiska archeologiczne zgodne z dokumentami. Dwa zostały już teraz ukryte w trakcie prowadzenia prac. Jeden znaleziono jakieś takie zabytki, drugim na razie jeszcze nie. Więc to jedno musi zostać przebadane dokładnie. Na to jest zawarta umowa z firmą, która zakończyła. Proszę państwa, mi pozostawiłem pytanie, a to czy to opóźni pracę tamte wyglądamy? Założenie jest takie, że pozostałe, bo to jest jedno miejsce, jeden rejon, jedna ulica, pozostałe prace będą prowadzone zgodnie z zawartym kontraktem. Natomiast do ciągłości tej komunikacyjnej w tej rejonie niestety już nie może, bo tam muszą te prace być prowadzone. Jak widać, są umowy zawarte na 3 miesiące. Wcześniej się tego nie da, ale tak już zrobić, to wymaga opracowania. Są zbadane, czyli dokumentacja archeologiczna i złożenie papierów wszystkiego konserwatora. I w tym rejonie te prace będą miały. Pozostałe elementy powinny być zrobione. Ale czy jeszcze tak przecież po wykonaniu tam się będzie pana, jak będą dalsze procedury, czy to może wykluczyć tam ten teren w ogóle z budowy, czy? Raczej nie, chociaż może być sytuacja taka, że teren tych badań zostanie rozszerzony dalej. Jeżeli w dalszym ciągu będą znajdowane jakieś elementy zabytkowe, to być może to będzie to przedłużane i rozszerzane zakres na ten teren. Taka sytuacja może być miejsce. Dziękuję. Proszę pan radny Marek Puśmiewicz. Panie przewodniczący, panie wójcie, ja bym chciał zapytać odnośnie tego punktu 3, bo o tą ekspertyzę, jeżeli chodzi o Solpark. Jeżeli to ta ekspertyza wykaże, prawda, te wszystkie niedociągnięcia, to chciałbym zapytać, z jakim zadaniem będzie się to wiązać, bo nie wiem, czy z remontem, czy z modernizacją, czy ewentualnie z rękojmią, prawda, jakimiś gwarancjami i tak dalej, i tak dalej. Może pan kierownik może szybciej. Przepraszam, to ekspertyzy mają na celu pokazanie, jakie są przyczyny tych przeciekłych zabiegoceń, bo o tym mówimy. I stosownie do przyczyn, czyli jeżeli rzeczoznawca i firma chce określić, że jest to przyczyna niegodziwego wykonania, no to będziemy starać się o rozpuszczenia kierownika wykonawcy. Z drugiej strony mamy też, tak jak państwo pewnie wiecie, zabrane środki, które były przeznaczone na zabezpieczenia realizacji tej inwestycji, więc zmniejsza to ewentualnie te rzeczy będą ustawiane i usuwane te rzeczy. Natomiast jeżeli to wynika z jakichś przyczyn, czy z przyczyn użytkowych, czy może z jakichś jeszcze jakichś innych aspektów, no to będziemy sobie decydować, co należy robić i z jakichś środków te prace remontowe, z jakich będziemy środków to robić. Proszę pana radnego Jarzomka. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, Panie Wójcie, ja mam pytanie zarówno do pierwszej, jak i drugiej części sprawozdania. Może zacznę od drugiej. Wójt uczestniczył w uroczystościach. Tutaj jest informacja, że 16 kwietnia w 10 Międzynarodowym Kongresie Górnictwa Węgla Brunatnego. A mam takie pytanie. Bo ostatnio dnia 17 kwietnia była rozmowa, taka debata odnośnie ustawy na temat Polskiej Agencji Geologicznej. W spotkaniu uczestniczyli różni wójtowie z różnych terenów wiejskich, z gmin wiejskich, tym bardziej, że organizował to Związek Gmin Wiejskich. Czy Pan Wójt uczestniczył? Jeśli uczestniczył, to chciałbym i nie wpisał, to chciałbym wiedzieć, co tam się odbyło, czy reprezentował nasz urząd, naszą gminę. A jeśli nie, to chciałbym się zapytać, dlaczego, Panie Wójcie? Czy takie ważne tematy nie są dla Pana istotne? Bardzo są istotne, ale będą informacje, przedstawię Panu kolejnych minutach. Ale w sprawozdaniu nie ma. Uczestniczył Pan, Panie Wójcie? Był przedstawiciel urzędu. Dobrze, to mnie rozmawia. Ja sobie pozwolę teraz wrócić nawiązań do pierwszej części. Pierwsze pytanie moje dotyczy w zakresie Zespołu Zamówień Publicznych. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Chodzi przede wszystkim o lokalizację Trzok w Łękińsku. Akurat tak się składa, że mam informację od mieszkańców Łękińska, że wnioskowali na zebraniu wiejskich, żeby zmienić lokalizację tego przedsięwzięcia. I mam pytanie do Pana Wójta, czy były rozpatrywane inne lokalizacje, czy gmina Kleszczów nie ma możliwości, czy ostatecznie, że ostatecznie akurat ta lokalizacja powstała i jak gdyby głos społeczny, głos mieszkańców no, został odsunięty. Czyli nie rozumiem, organizacja, czy... Organizacja to jest, Panie Wójcie, wszystko związane z całym tym przedsięwzięciem, czyli z budową szoku. Organizacja, wyznaczenie terenu, zorganizowanie, podpisanie umowy, prace projektowe i tak dalej. Wszystko, co... Temat jest na pewno znany Panu od kilku lat już, chodzi o oczyszczanie ścieków. Było to dyskutowane już na odniesieniu z poprzedniej rady. Miejscowi nie było najlepsze właśnie w tym terenie, tym bardziej, że ten teren jest przeznaczony w planie zakresowania przestrzennego pod taką działalność. Dlatego to jest miejscowe. Był taki wniosek, ma Pan tu rację, na zebraniu wiejskim w Łękińsku, jakby alternatywę. Tylko z tym, że te prace już są zbyt daleko, żebyśmy je po prostu w tym momencie cofali. Szok to nie jest jakimś tam rzeczą, która będzie przeszkadzać mieszkańcom, bo to jest oddalona jednak odległość od zabudowań. Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tutaj w tym istniejącym przoku dzisiaj na kolei Uszczanice, no tam jest budowane osiedle. No i niestety musimy ten przok przejąć. Pan, Panie Rady, pamięta, Panie Michale, od lat już mieliśmy przenosić ten przok, prawda, w inne miejsce, no ale nawet mieliśmy chyba nakaz kiedyś go w ogóle przenieść. Była propozycja go przenieść na Bogumilów, ale było to uciążliwe dla mieszkańców, żeby mieszkańcy wjechać na Bogumilów. Dlatego staraliśmy było się zorganizować tutaj bliżej, gdzie jest większe zaludnienie i większa potrzeba. Panie Wójcie, dobrze, czyli nie były brane pod uwagę inne lokalizacje. No ale panie, jak można... Ale wziąć... Panie Wójcie, zadałem pytanie. Nie, nie było. Aha, dziękuję bardzo. Kolejne moje pytanie. Słucham? Ale nie, akurat moje pytanie jest dotyczące. Tutaj w zakresie referatu ochrony środowiska i gospodarki gruntami. Tutaj 30 kwietnia 2018 roku została podpisana umowa dzierżawy z firmą INE po części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia za taką za kwotę 466 zł i 50 groszy plus VAT. Można się dowiedzieć, co to jest za lokalizacja i co tam będzie składowane. Materiały budowlane mamy, tak? Ale jakiego rodzaju? Panie Wójcie, bo ostatnio było spotkanie z mieszkańcami kolonii Uszczanowice. Wiemy, że
składowanie różnych materiałów budowlanych czasami jest uciążliwe dla mieszkańców gminy Kleszczów, więc bardzo bym prosił, żeby pan z taką informacją może uspokoił mieszkańców. Panie radny, miejsce to jest ta działka wolna na początku. Nie, jak to teraz określić? Ta pusta przestrzeń między drogą powiatową w Uszczanowicach, tą główną, a blokami wspólnot mieszkaniowych, czy tam Polskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Czyli to jest ta była działka 133/3, która... Tak jest, to jest 133/3. Podziałać, tak. Tak jest. I teraz zwróciłeś się o, muszę powiedzieć, jakąś formę pomocy, tak? Jedna z firm, czy tam chyba podwykonawca, która współpracuje z głównym wykonawcą remontu drogi w Uszczanowicach, o takie miejsce do, takie logistyczne można powiedzieć, na, związane z ich pracami, które wykonują. Firma inna zajmuje się tą branżą elektryczną. Także myślę, że tam nie wiadomo jakich materiałów chyba nie będzie składowany. Jest, była akceptacja co do tej umowy, propozycji. Ten termin też jest długi. Myślę, by uposażenie dla nas dosyć satysfakcjonujące. Dobrze. Dziękuję bardzo. Po prostu chciałem, żeby mieszkańcy byli uspokojeni, mając na uwadze sygnały od mieszkańców w kolonii Uszczanowic. I teraz być może to wystarczy mieszkańcom. Dobrze, kolejne moje pytanie, panie wójcie, dotyczy majątku gminy i mieszkań. Bo zostałem poproszony przez mieszkańca o zapytanie, czy jest możliwe, że ktoś, kto posiada własny lokal mieszkalny, dostał mieszkanie teraz przydzielone przez komisję mieszkaniową. To jest pierwszy temat. I drugi temat, drugie pytanie, czy ten lokal przy ulicy Głównej, tam gdzie jeden z lokali otrzymał pan doktor, czy drugi tam jest dostępny i wolny? Czy jak to wygląda? Czy on jest zarezerwowany dla kogoś, czy może jednak jest wolny? Bardzo bym prosił o taką odpowiedź. Poproszę pana prezydenta. Wyjaśnię. Jeżeli chodzi o lokale na Górze 112, to my nie posiadamy żadnego dostępu. Trudno mi tutaj wypowiadać się na ten temat. Nie wiem, o kogo chodzi, jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie. Ogólnie, zgodnie z uchwałą gminy Kleszczów, właściciel lokalu to jest jedno z kryteriów, które no jest brane tutaj pod uwagę. Jeżeli ktoś jest właścicielem czy współwłaścicielem lokalu, to nie otrzymuje lokalu komunalnego. Rozumiem. Natomiast komisja działa na podstawie oświadczeń, które składają osoby ubiegające się o lokal i no, my jesteśmy w posiadaniu takich oświadczeń. Natomiast nie wiem, o kogo tutaj chodzi. Dziękuję pani kierownik. Po prostu poproszono mnie, no, żeby mi się zapytał, dlatego pytam, mieszkaniec mnie poprosił. Stąd ta moja odpowiedź. Ja wiem, że nazwisk też nie powinniśmy wymawiać, więc nie chciałbym tego robić. Panie radny, mogę dwa słowa wtrącić, jeśli chodzi o mieszkania? Tak, jeśli chodzi o mnie, to... Dziękuję pani kierownik. Panie wójcie, ja chciałbym zapytać, bo procedura wygląda w ten sposób, że komisja obraduje, tak? Wybiera te osoby, które przydziela, a pan akceptuje, tak? Jak to wygląda? Ja już dopisuję po prostu, komisja przydziela trochę mieszkania. Czyli pan pan nie akceptuje na końcu tej listy, czy jak to wygląda? Nie, no, mam przystawioną listę, które właśnie według regulaminu, jakie kryteria spełniają osoby, które się ubiegają o mieszkanie, spełniają te kryteria. Komisja przydziela, przynosi mi listę, a według propozycji. Czyli pan akceptuje według propozycji komisji? Dobrze. I proszę mi powiedzieć tak, czy w pańskiej ocenie ten ostatni podział mieszkań jest podziałem sprawiedliwym? Tak czy nie? Myślę, że komisja brała różne aspekty. Zresztą pani kierownik może powiedzieć, na czym polegała praca i tutaj jest też jeszcze pani. Ja pytam pana. Czy w pańskiej ocenie ten podział jest sprawiedliwy? Uważam, że komisja podeszła do tego rzetelnie i sumiennie. Myślę, że zrobiła według regulaminu, który obowiązuje na dzień dzisiejszy. Z 2005 roku uchwalony Radą Gminy. Czyli tak czy nie? Tak. Dziękuję. Pan radny Jarząbek skończył?
Na chwilę obecną tak, bo jednej informacji nie mogę znaleźć, miałem wynotowaną, a nie mogę teraz znaleźć. Proszę, ale to tak na przyjęcie. Proszę. Chciałbym się odnieść do tego przodku, o którym pan mój przedmówca wspomniał. Temat przodku, to chciałbym powiedzieć tyle. Poprzednia rada, zmieniając plan zagospodarowania przestrzennego, umieściła ten element na terenie Łękińska. I tą kwestię wiele razy podnosiłem. Nie tylko to, również z niepokojem i z niezadowoleniem. Nie tylko ja, ale również radni, pozostali radni z Męgińska, podchodzimy do sprawy rozbudowy oczyszczalni ścieków, przeniesienia, kierowania ścieków z Kleszczowa do Męgińska. Niestety jest to uciążliwe sąsiedztwo dla sąsiedniących domów. I nie tylko, bo to się roznosi po połowie Męgińska przynajmniej, ten fetor. I wcześniej nie słyszałem, żeby pan trochę interweniował, czy popierał nasze stanowisko. To już widocznie trzeba przyjść do pana radnego. Dziękuję. Proszę pana radnego. Ja myślę, że jeśli chodzi o ten przok nieszczęsny, to myślę, że tutaj sprawa nie jest aż tak zbyt skomplikowana, bo nie jest to samo przedsięwzięcie, nie jest skomplikowane. Jakiś plac można gdzieś wydzielić, wygrodzić i tak dalej. No gorsza sprawa tutaj, co pan radny poruszył, jeśli chodzi o oczyszczalnię. No tutaj akurat tak. I dlatego mam pytanie już konkretne. Bo tu pisze tak. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj. I dotyczy to rozbudowy oczyszczalni ścieków w Węgilku oraz wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kleszczowie, budową rurociągu i tak dalej. Ja bym chciał, żeby mi tutaj wytłumaczono, co się znajduje pod nazwą przebudowa oczyszczalni w Kleszczowie. Czy ona, bo ona chyba w pierwotnych założeniach miała zniknąć, czy ona nie zniknie, co z niej dalej pozostanie? To takie pierwsze pytanie, mam jeszcze tutaj dwa pytania, to ewentualnie jakbym uzyskał odpowiedź na to pytanie, to później zajmę się tymi drugimi. Natomiast jeszcze raz powtórzę, jeśli chodzi o przyrost, panie wójcie, to radny Jarząbny zapytał, czy była brana pod uwagę inna lekarza. Pan powiedział, że nie. Ja myślę, że może warto by było wrócić. Pan pamięta, była. Ale nie pan posłucha. Nie pan posłucha. Mówił pan tak. Pan nie pozwala, pan się bardzo gdzieś to wypływa. Ja mówię, ale to ja staram się. Ale panie radny, pan mówił, ale ja teraz przepraszam. Ja staram się mówić jak najbardziej łagodnie do pana, a pan wybucha. Normalnie wybucha. Ja pana proszę, że może trzeba gdzieś poszukać miejsca, może gdzieś jest. Typu po Szmirowni, na mnie autobusce, czy gdzieś, czy gdzieś przesunąć, czy może gdzieś na ulicy. No gdzieś może na ulicy, gdzieś z tyłu, czy gdzieś na ulicy. Całe, nie pan posłucha. Gmina jest duża i to naprawdę nie jest najbardziej szczęśliwe. Trzeba to wystarczyć, może być gdzieś to... Ale panie radny, pan mówi, że szok, to nie są jakieś śmieci, to są śmieci wyjebane, to jest trawa, to są gałęzie, które są zabierane przez kolegę Gorzatu. No więc proszę, nie jest to, ale nie pan jeszcze raz posłucha, nie jest to zbyt uciążliwe. To, co powiedziałem na wstępie, nie wymaga to głupiej jakiejś inwestycji. I może by się to udało gdzieś przenieść, żeby to ludzi nie koliło w oczy. No mamy takich terenów dzikich, że tak w cudzysłowie powiem, na gminie Kilkanaście. I może by gdzieś to ukrył. No to może miało ręce i nogi. Jeśli rozwiązanie będzie, jak będzie w każdym miejscowości przod. No może to i też dobry pomysł. No nie wiem, czego to będzie. Natomiast to moje pytanie już teraz te kuszne, co z tą oczyszczalnią Kleszczowie się stanie, bo to, no nie mogę zrozumieć, przebudowa. Szkalkiem Kleszczowie na pewno będzie szła w kierunku zlikwidowania. Przebudowa to potem zawsze można z przepompowni, tak? To będzie przebudowa. A, ale się nie ma kierownik. Proszę o spokój, że państwo docelowo chcemy dobrze wyznaczyć. Natomiast no nie może to zniknąć tak, jakiego musimy zamknąć zbudowanie na sieci. Dostosować pewne te przepływy i dopiero na samym końcu, jak jest wszystko przejdzie oczyszczalnią i dopiero wtedy można przystąpić do tego. Ale docelowo założenie jest, że a mam takie pytanie, tak, wtrącę, przepraszam, że panu przeszkadzam.
ale czy na przykład te zbiorniki do budynku będą przykryte na przykład, czy to będzie w takiej przestrzeni odkrytej, no bo to będą jakieś zbiorniki plus pompy i będą to dalej pompować. Rozumiem, że to tak ma być, tak? Mówi pan o Kleszczowie. O Kleszczowie, cały czas. Wszystko będzie przykryte, nic nie będzie. Jeżeli no będzie, to będzie to w studniach pozamykane. Dziękuję serdecznie. Następne moje pytanie. Zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tysięcy. Chodzi mi tutaj o dokończenie żłobka i przedszkola. Tu jest bardzo duża kwota. Firma NTM Budownictwo Spółka Grom w Tarnowie, wartość umowy brutto prawie 7 milionów, 6 milionów 779,400. I moje pytanie jest konkretne, o ile wzrośnie nam... Proszę o spokój. Moje konkretne pytanie, o ile wzrośnie nam koszt wybudowania tego obiektu? Do punktu wyjścia, czyli do chwili, jak został rozstrzygnięty pierwszy, no przetarg na budowę. Ile to się różni od przetargu? To jaką kwotę? Bo rozumiem, że to będzie wyższa dużo kwota, tak? Nie. Ja w tej chwili nie skupuję złotą, bo ten temat był dosyć szczegółowo omawiany na poprzedniej sesji przy zmianie budżetu, bo występowaliśmy. No dobrze, to ile zapłaciliśmy za budowę dotychczasową w chwili rozpoczęcia tego? Uwaga na budowę, koszty i wyceny, które są zrobione na potrzeby budowy pierwotne, pierwotne kosztorysy. Biorąc pod uwagę cenę, którą zapłaciliśmy wykonawcy dlatego, biorąc pod uwagę rozliczenia przez wykonawców tą kwotę, wychodzimy faktycznie na wartość z kosztorysów, które były pierwotne. Ilu? Wychodzimy na wartość z kosztorysów pierwotnych, czyli kwotę tam było około niecałe 15 milionów, 14 milionów. Przetarg też pierwszy też tyle był? Nie, pierwszy przetarg był dużo niższy. Czyli ile różnicy? Od 4 milionów, tak? Nie chciałbym dużo z kwotami, których nie jestem, nie mam. No bo nie wiem, no pytam. No, 9 było. Jak nie wiem, to nie mówię. No to pytam, to pytam. Wiem i panu. Proszę pana, pan się pan znowu powtarza za swój scenariusz. Pan się denerwuje, jak nie wiem. Ja pytam grzecznie, a pan grzecznie. Panie rady, na godzinkę na jakieś... Bardzo proszę konkretne już pytanie. Różnica między przetargiem a tym, czy jest to 2 miliony, 3, milion, 6, 5, nie wiem ile. Proszę mi powiedzieć, przetarg był zamknięty na 9, jest teraz ile wyjdzie z tym? Był na 10 ile? Zmiany w budżecie były, jest, ale nie mam przesad... No widzi pan, proszę pana, z temu była dyskusja. Nie muszę wnosić ani ja cały radny, ani żaden radny całej teczki dokumentów. Ale pan wymaga ode mnie, żebym nawiedział wszystko. Ale ja pytałem fachowo kierownika, ja nie mówię, że pan ma to wiedzieć. Ja pytałem kierownika, sam poprosiłem, żeby mi kierownik powiedział. Ma dokumentację pełną, więc... Proszę, będzie to informacja. Rozumiem, że utrzymam na koniec. Panie radny, mogę w tym temacie dwa słowa przytrącić? Proszę. Chciałem zapytać, panie wójcie, czy prawdą jest, że firma ta, która teraz ma dokończyć tą budowę, jest blisko związana z firmą, która z budowy zeszła? Bo to docierają do mnie takie informacje, że można znaleźć w internecie, że te firmy razem jakieś inwestycje wód realizowały, czy realizują. To jest do mnie pytanie. Pracują. Czy ma urząd taką wiedzę? Ja posiada? Na nie ma. Pan nie posiada. Urząd nie posiada takiej wiedzy, żeby te firmy blisko współpracowały, tak? Pracują. Nikt nie mówi, że nie. No to pytam, czy gmina o tym wie. Ja takich rzeczy nie badam. Ja dziękuję bardzo. Ja to nie badam, nie powinna trochę badać. Ja nie firmy się nie badam. Panie wójcie, czyli gmina nie ma tej wiedzy, jakoby te dwie firmy realizowały wspólnie inwestycje. Może oni realizują, ale tam nie jest potrzebna, bo tak jak pan sekretarz mówi, nie badamy po prostu. Tak jest, bo muszę przetarg i robimy zgodnie z ustawą. Pytam, czy jest taka wiedza? No może pan ma, to pan podzieli się z tą wiedzą. Pytam, panie Wałcie, ponieważ docierają mi takie informacje, jak pan ma taką wiedzę, to niech pan powie. Czyli urząd takiej wiedzy nie posiada. Nie ma takiej wiedzy. Rozumiem. Dobrze, dziękuję. Proszę. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, mam tutaj też takie spostrzeżenia, mam tutaj wszystkie mój przedmówca.
kolega Kamil mówił, że pan nie słucha za bardzo to, co mówią do pana ludzie, a już nie wspominają do radnych. Prosiłem na komisji, jak było rozstrzygane obsługa, jak była obsługa na naszej imprezy i konkretnie od nich Leszczowa. Państwo wtedy zgłosiliście, że ma być wybrana firma tam jedyna, wiodąca, no jak ją tam zwał, tak ją zwał. Prosiłem wyraźnie, szanowni państwo, nie bazujcie na jednej firmie. Weźcie, ogłoście, żeby to były dwie, trzy firmy, czy cztery. Bo to nic tak nie podnosi jakości. Panie wójcie? Ja słyszę, panie radny. Dziękuję. Bo nic tak nie podnosi jakości jak konkurencja. Nic tak nie kształtuje cen, nie reguluje cen pozytywnych dla klienta, czyli dla nas, jak konkurencja, prawda? A gdzie jest monopol, taki jak mamy w Polsce alkoholowy i papierosowy, to ceny wódki i papierosów mamy jakie chcą. Dlatego tutaj państwo wprowadzacie monopol. Wprowadzając firmę, upoważniając jedyną firmę do obsługi DIP Leszczowa czy do Rzymek, po prostu szkodzicie ludziom. Ja to mówię na komisji, panie wójcie, pan się później dziwi, że ktoś mówi do kamery, ale jeżeli mówię na komisji, nikt o tym nie wiedział, trzeba wziąć pod uwagę, rozważyć, ewentualnie mi odpowiedzieć, czy się nie da. Przykładu tego nie muszę panu przypominać, ale była już jednoosobowa obsługa i co było? Kolejka była kilometr, piwo zamiast 5 złotych kosztowało 8, a kiełbasa była uwięźnięta, warzywa 5 tego i kosztowała 20 złotych. To są opinie ludzi, bo ja tego nie wiem. Piwo oczywiście wypiłem, ale tych kiełbas nie jest. Więc tak to jest, proszę pana. I niestety państwo nie posłuchaliście, nie wzięliście, to nie był tylko mój głos, ja to zgłosiłem, ale reszta radnych również, może nie wszyscy, ale w zdecydowanej większości byli za tym, żeby właśnie nie było głosowania tylko takiego twardego, ale byli każdy mówi, że no tak, to by było lepsze, bo jednak ta jedna firma, no różnie może się zdarzyć różnie, ale a jak jedna będzie domagać, to druga ma więcej i jak to wygląda, kolejki krótsze i tak dalej. Więc, panie wójcie, dlaczego się tak stało, że znowu jest ta jedna firma? W moim rozumowaniu myślę, że to jest błędne. Takie rozwiązanie. Co pan na to? Panie radny, to ja panu powiem, bardzo słusznie pan zauważył, tą uwagę, że dba pan o mieszkańców, że mieszkańcy mieli tą możliwość wybrać. Ja panu przypomnę, jak pan głosował za planem przestrzennego zagospodarowania, żeby nie wprowadzać sklepu żadnego większego niż 200 metrów kwadratowych. 400, tak już. Nie, 200, bo zaraz przyniosę panu protokół, no, to odczyta. I pan wtedy nie dbał o ogół mieszkańców, że mogą być codziennie tańsze zakupy, że może być Polo Market, może nie wiem, przyszłość Biedronka. Pan wtedy o to nie dbał w ogóle, bo pan miał sklep i pan widział, że to jest swój własny, nic inny. Dzisiaj pan twierdzi, że ktoś tą kiełbaskę może zjeść z Biedniątą, to ja jako, powiedzmy, ta osoba, która pójdę sobie kupić, to będę sobie wybierał, a nie wierzę, że ta osoba, która wygrała, obsługuje, że tam będzie tylko na przykład jedna osoba z tą kiełbaską, czy tam z czym innym, czy z hamburgerem, czy gdzieś. Nie wiem, jakie tam. Ja z takich rzeczy po prostu nie korzystam, to nie chcę tutaj się powiadać. Ale na pewno to jest ogłaszane w ramach przetargu. I kto daje po prostu zgłasza się i daje najlepsze, najkorzystniejsze zawody dla gminy, bo tam korzystają właśnie mieszkańcy nasi najmłodsi, gdzie tam są i różne rzeczy, jeżeli chodzi o atrakcje. Dlatego taka firma wygrywa. I proszę tutaj nie mówić takich rzeczy, że my sobie tak robimy. My robimy to tak, jak powinno to wyglądać. Prawidłowo. Dziękuję. Panie wójcie, panie kierownik jeszcze do pomocy. Panie wójcie, pan, ja o niebie, pan o chlebie. Ja mówię o organizacji imprez masowych w gminie Leszczowa, za które odpowiada wójt, a pani mówi o prywatnych, prowadzeniu prywatnych działalności, rusza pan mnie, moją rodzinę i tak dalej. Powiem panu w tym względzie, powiem panu dalej. Jak pan wie, teraz przepięto sklepy w niedzielę i ludzie się wszyscy cieszą, bo tak, mali uhandlują, ludzi nie zwolnili, proszę pana, ludzie mają czas nie siedzieć w pampersie przy kasie, tylko sobie jadą na wczasy i tak dalej, a jak skandowano, co to będzie? Proszę pana, pan nie wie w ogóle, co pan mówi. Ja jeszcze raz panu pomówię, gdyby pan zrobił przetarg, bardzo dobrze, jak pan zrobi ten przetarg, jak pan mówi, ale jakby pan przetargu zapisał, że
Będą cztery na przykład, mogą być uczestniczyć w tym cztery podmioty gospodarcze. Cztery. Typu handel gastronomiczny. Ale jak pan napisał wyłączność, to znaczy jeden. I dlatego znalazł się jeden tylko. I to jest regulowane nie przez tych, którzy się zgłaszali, bo ja nie wnikam, jak mi się zgłosiło, czy dziesięciu, czy tego, nie chcę pana pytać nawet o to. Ale jak miał być jeden, to znaczy jednego. I to jest tylko i wyłącznie decyzja pana. Dobrze. I proszę nie zmieniać tutaj. Ale przyjęliśmy, ja tylko panu dałem pytanie, dlaczego? Niech pan nie wyczerpie mnie robi w przeszłość, przyszłość i tak dalej, tylko niech pan tu i teraz odpowie. Dlaczego pan nie wziął pod uwagę sugestii radnych, gdzie sugerowaliśmy panu, żeby nie były to jak wzorem na przykład tamtego roku, czy tam dwa lata do tyłu, że była jedna firma, bo było źle, bo było duże kolejki, bo było do jakości zastrzeżenia. Co pan was skusiło do tego, że państwo znowu postępujecie moim zdaniem źle, no źle, bo jak mówię, konkurencja reguluje wszystko. Ale źle, mam nadzieję, że należy powiedzieć konkretnie, co jest źle. No więc panu powiedziałem, co? Kolejki były duże, trzeba było stać dużo czasu, bo to jest źle. No. Jedzenie było niesmaczne, to jest dwa. To jest źle. I jedzenie było drogie, jedzenie picie było drogie. To jest trzy. To są cztery uwagi. I gdy będzie jedna firma, oni sobie ceny zrobią, jaką będą chcieli, bo nie będzie mógł drugi stanąć z boku i obniżyć. Jakie panu rozwiązanie widzi? Proszę powiedzieć rozwiązanie. Więc mówię, żeby były dwie czy trzy firmy do porządku. Jak wzorem lat ubiegłych. Ale w jaki sposób? Ale w jaki sposób tak było? Ale w jaki sposób mamy? No to ja to proszę. Panie wójcie, aby się zmieścił. Proszę panowie, zawsze było tak. Po inne lata, jak pan jeszcze nie był wójtem, ale był pan już radnym, to były te firmy, nie wiem czy pani kierownik już to też załatwiała, ale było, że były firmy różne. Ja panu zaraz powiem, był pan firma Smart, może tutaj nie obniżę firmie. Była firma Smart, był Zolpark, byli dwie biurowa, widziałem te dwa takie te, no różne firmy, Spajerska, Zesul, Mierzyń, byli. Panie radny, już pan wypowiedział, to teraz ja panu powiem, jak to też tak samo było, jak pan mówił. Jest tak samo przez wiele lat. Ta osoba, która czy tam z konkursu, przepraszam, z tego przetargu ogłoszonego wygrywa, która daje najwięcej, tak? Powiedzmy możliwości, atrakcji i rzeczy. Najbardziej korzystniejsza oferta, która jest złożona. Ale ta osoba dopuszcza każdego, kto jest chętny wejść na ten stadion. Czy na to ponownie i tak było zawsze, nie było inaczej. Proszę nie mówić, że bo akurat Smak, jak pan powiedział, albo uczestniczył, albo nie uczestniczył, bo to jest już, ja nie mogę chodzić na przykład, powiem, czy pan będzie chciał być uprzejmy i na przykład być na tym imprezie, no. No jak pan sobie to wyobraża? Ale ja zawsze to. Ale ja nie mówię o firmach, tak? Nie mówię o panu, to mówię o firmach. Ale ja nie mam katalogu. Pan może też jest sklepem swoim się wystawić. Nie znam działalności katalogicznej, rozumie pan? Ale słyszycie pan, słyszycie. Koła do sklepu dorobi jego przyszłość. Jest ustawa o imprezach masowych i po prostu to trzeba zgodnie z ustawą uczcić. Pan decyduje, pana pomysły może są dobre, tylko nie czasami. Szanowni państwo, ja po raz kolejny apeluję, jesteśmy przeciw. Ostatnie pytanie. Proszę. Ostatnie moje pytanie w zakresie, tutaj jest ta część pierwsza, w zakresie referatu organizacyjnego. Trwa nabór wniosków w ramach zachowania dziedzictwa lokalnego ogłoszony przez lokalną grupę działania Kraina Wielkiego Łuku Warty do 20.04.2018, czyli do dzisiaj. Wnioskowana kwota 64 862,41 zł. W przypadku składania wniosku przez parafię procent dofinansowania wynosi 100, czyli 100%. Jeżeli LGD, czyli to jest lokalna grupa działania, będzie miało dużą liczbę zgłoszonych wniosków, procent dofinansowania może zostać zmieniony. Beneficjentem w tym przypadku będzie parafia, nie gmina. Chciałbym, żeby to mi rozszerzono, coś więcej na ten temat chciałbym usłyszeć. Co to za pieniążki, co oni tutaj będą budować, robić, taką działalność prowadzić, no więc coś więcej na ten temat. Dziękuję. Kraina Wielki. Panią Kierownik poprosimy, bo pani Kierownik jest bardziej bieżąco. Ja dziękuję, nie mam więcej. Tylko tu jest to wiesz. Nie,
jesteśmy członkiem tej... Aj, przepraszam, jedno pytanie. Zanim pani kierownik przyjdzie, bardzo krótkie, mogę? Proszę. Panie wójcie, już takie osobiste pytanie do pana. Dzisiaj w gazecie przeczytałem, że pan sekretarz gminy naszej, bo kiedyś pytaliśmy, panie chciał powiedzieć, że pan sekretarz naszej gminy zarabia więcej od pana o 2000 zł. Pan jest tutaj najwyższym urzędnikiem w gminie. Pan zarabia 11, tam 10 czy 11 z groszami, pan sekretarz sobie, ale nie pan posłucha. Pan sekretarz prawie że 13 jest to największy zarobek w całej gminie, z wszystkich, w całym powiecie, przepraszam, w całym powiecie bełchatowskim, mimo że miasto Bełchatów jest prawie 60 tysięcy ludzi, gmina jest duża i tak dalej, nasz sekretarz ma najwięcej. Czy pan, moje pytanie konkretne, czy pan uważa, że jest to wszystko ok, tak? Ja mówię, nie mówię, że czy to jest zgodne z prawem, bo oczywiście jest, nie, z czegoś to wynika, ale tak moralnie, czy jest to normalne, żeby sekretarz zarabiał dużo, dużo więcej od wójta i więcej niż 60, sekretarz 60-tysięcznego miasta Bełchatów? Dziękuję. Nie chciałbym na ten temat wyraźć tutaj, panie radny, do czego pan zmierza, czy to jest moralność, czy nie jest moralność. Tutaj zarobki, wiadomo, że pan sekretarza liczą się inaczej, bo są nagrody, których ja nie dostaję nagród. Także zarobek brutto, nie na krótko. Tak, to jest brutto. I mówi pan o takiej kwocie po prostu, bo pan ją sobie wymyśla. Ale ustawodawca dopuszcza takie możliwości, tak to jest zrobione. Uważam, że pan sekretarz ma odpowiednie zarobki. Panie wójcie, ja jeszcze uzupełniam takie pytanie odnośnie podziału tych mieszkań. Z uwagi na to, że też miałem tam pewne osoby niezadowolenie z tego podziału. Ja mam tylko takie pytanie, czy te 26 podań, które były rozpatrywane, to mieściły się wszystkie w tym regulaminie, który obowiązuje do tej pory? Czy były jakieś dodatkowe kryteria? Panie radny, podań było rozpatrywanych na pewno tam dużo więcej, z 80 czy ileś. Ale nie, konkretne te 26 podań, czy mieściły się w tym regulaminie, który jest? To jest pytanie do pani kierownik komisji, która zajmowała się przydziałem. Osiem rodzin było takich, które spełniały wszystkie kryteria zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kleszów. Natomiast również w tej uchwale jest taki zapis, że jeżeli wyczerpie się lista osób spełniających wszystkie kryteria, a komisja analizowała tę sytuację bardzo szczegółowo, te obrady trwały bardzo długo, również były składane informacje uzupełniające, przeprowadzały się rozmowy z niektórymi osobami. Okazało się, że osoby, które jakiś czas temu składały podania, w tym momencie nie były już zainteresowane lokalami, więc komisja zajęła się w drugiej kolejności rodzinami, które nie spełniały jednego bądź dwóch kryteriów. I tutaj brałyśmy pod uwagę szczególnie trudne sytuacje rodzinne, życiowe, również sytuacje, gdzie była największa liczba osób zamieszkujących w danym domu. No, w ten sposób podeszliśmy do tematu. Wśród tych mieszkań, które zostały przez nas przydzielone, czy wśród tych wniosków, które zostały pozytywnie zaopiniowane, znalazły się też dwa badania nauczycieli pracujących. Jedna pani w Szkole Podstawowej w Wolnicy, druga pani w przedszkolu w Uszczanowicach. Mieszkania otrzymały również dwie firmy działające na terenie gminy Kleszków. No, były również zamiany, także były też trudne sytuacje rodzinne, też tutaj komisja pozytywnie zaopiniowała podania o zamiany. A jeśli mogę wtrącić, ile było tych zamian? Zamian było, wspominam, 3. Proszę. Proszę. Dziękuję pani kierownik, tylko ja tutaj teraz już takim konkretnym pytaniem do pana wójta, bo jak mówię, no mieszkańcy
analizują, widzą, które rodziny dostają mieszkania, w sposób tam swojski sobie to, powiedzmy, analizują, czy to jest dobre, czy zasadne, czy nie, czy mniej zasadne, czy nie. I panie wójcie, bo tutaj kiedyś żeśmy na którejś tam, nie wiem, komisji sesji rozmawiali, że jakieś grunty na kolejne mieszkania, bloki, a tu z tego widać, że 8 podań tylko 8 rodzin spełniało kryteria, które możemy przydzielić mieszkania. No i wychodzi na to, że teraz co byśmy musieli co regulamin zmienić, rozszerzyć go o jakieś inne zapisy, żeby rodziny, które do tej pory nie spełniają tych kryteriów, mogły występować z podaniem o te mieszkania. No, panie wójcie, to nie chodzi o to, że sobie coś myślimy, tylko ludzie przychodzą i mówią, jak się daje mieszkania i ile, jakie są potrzeby na dzień dzisiejszy. No bo potrzeby faktycznie, że one będą cały czas i nie będą maleć, tylko będą rosły. No bo ludzie jak się dowiedzą, że można zmienić regulamin albo kryteria, no to będą się tam meldować, przyprowadzać gdzieś tam fikcyjnie, czy tak, no żeby tu ten czas był i te kryteria, które tam później będą dalej zapisane, żeby można dostać te mieszkania. Także tutaj taki głos mieszkańców, żeby się zastanowić na tym, czy my w ogóle powinniśmy dalej myśleć o kolejnych blokach, o kolejnych, nie wiem, mieszkaniach. Jak na dzień dzisiejszy mieliśmy 20 lat na 8 lokali, a 8 rodzin spełniało kryteria. Także to jest taka uwaga mieszkańców, którzy się do mnie zgłosili, panie wójcie. A jeszcze jedno pytanie, panie wójcie. Odpowiem, panie radzu. Faktycznie, na regulaminie, być może ma pan tutaj w zupełności rację, trzeba byłoby zmienić, bo on jest. Ale nie wiem, czy potrzeba. 2005 roku, nie no, dochody też się zmniejszyły, bo dochody były wtedy, w 2005 roku, inne. Dzisiaj są dochody inne, bo ustawa jest o najniższym wynagrodzeniu 200 dzisiaj, wtedy było tam 1500 zł. I tak rada wcześniej takie kryteria ustaliła, tak? Jakie kryteria można po prostu zmienić? No, przebywanie 5 lat na przykład na terenie gminy też upoważnia, jak wydaje te kryterium do przyznania mieszkania. I tutaj faktycznie niektóre kryteria można zmienić, żeby na przykład no, ci mieszkańcy może byli dłużej mieszkali i te dochody mogły być zwiększone. To wynikało między innymi z tego, że przede wszystkim to są dochody, tak? No dzisiaj trudno zarobić 2100, utrzymać te mieszkania, ale to już jest na komisję spraw, bo na pewno tych, jak pan powiedział, chętnie na mieszkanie będzie coraz więcej, bo jest. Będzie coraz więcej, tylko chyba co, panie wójcie, to dochodzą takie sygnały, że to już nie chodzi o same kryteria finansowe, ale ludzie meldują się specjalnie na siłę gdzieś tam w rodzinach, żeby po to, żeby tylko dostać te mieszkania. To tylko taka moja uwaga. I jeszcze panie Robercie, mam do pana pytanie. Proszę o spokój. W związku z tym, że pan tutaj radny też mówił, żeśmy mieli spotkanie odnośnie z mieszkańcami tam o tej uciążliwości, tam na tej budowie, czy nie wiem, już jakieś były rozmowy, coś już jakieś ustalenia, żeby tam to trochę odciążyć? Przepraszam, za czym pan kierownik odpowie. Czy państwo macie jeszcze do mnie pytania? No są ci goście, czekają na mnie po prostu, no nie chciałbym przedłużać ich czasu tutaj pobytu, bo oni mają 500 ponad kilometrów. Czy są takie bardzo istotne pytania do mnie? Nie. Mogę państwa opuścić na ten czas? Ja to ja zrezygnuję i mam tutaj pan ma, to może pan się... Pan Wójcie, ja mogę pana... Bardzo chętnie odpowiem panu. Ja mogę, no to jak skoro pan Kamil ma, to ja przepuszczę pana. Ale ja też mam. Dobra. Bo z informacji, które posiadam, tak naprawdę nicowi powinniśmy zadawać pytanie, a wójt nawet szczególnie swoich pracowników. Panie wójcie, ja mam takie pytanie w zakresie zespołu zamówień publicznych, bo tutaj jest odnośnie tego przeku i tej oszczani ścieków, to jest takie, można powiedzieć, że temat pomocniczy. Zaprojektuj i wybuduj system. Proszę mi powiedzieć, czym się charakteryzuje ten system i czy nie uważacie państwo jako urzędnicy, jako władze gminy, że być może tym tropem albo tym tokiem powinniśmy iść, budując szkołę w Kleszczowie? I tak naprawdę my pójdziemy. Aha, że nie będzie oddzielnego projektu i tak dalej. Zaprojektuj. No, być może że pan wie. Inne określenie tak zwane. Dzisiaj jesteśmy na etapie koncepcji, także to. Bo to może przyspieszyć. Może przyspieszyć. Pracę może się oddać. Wszystko właśnie to ma swoje dobre i złe strony. Bo później państwo powiecie, dlaczego my z państwem nie konsultowaliśmy, nie robiliśmy tego, bo myśmy nie rozwiązali. Ale tutaj by się przedstawił, że coś tam nie jest.
Także najpierw powstanie dobrego Panie ministrze, ja się na tym nie znam, ja pytam, ale z informacji prasowej, które wyczytałem, no wydaje mi się, że to jest ciekawa opcja. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję za uwagę. Państwo, pan sekretarz tutaj jest moim imieniem, także nie jest bardzo bardzo pan sekretarza. Ja tam zawsze. Nie ma pana wójta, to pytania może skieruję do pana kierownika tutaj, jeżeli chodzi o inwestycje, bo miałbym takie pytanie, jeżeli chodzi o to przedszkole, prawda? Bo tu padło wiele pytań, wątpliwości w związku z tym, że te firmy ze sobą w jakiś sposób są związane. Ja tylko chciałem zapytać, że to są firmy oddzielne, o oddzielnym KRS-ie, tak? Zależne i rozumie, tak? I spełniające kryteria, czy jakieś referencje, prawda, sprawdzono tam, jeżeli chodzi o tą drugą firmę wybraną dzisiaj? Na dzisiaj, która ma to wykonać, tak? Jak to wygląda? Jeżeli Państwo chcecie się zapoznać z dokumentacją przetargową, to jest ona na stronie, można zobaczyć, jakie były wymagania, jakie były dodatkowe konsultacje. Firma jest absolutnie osobnym podmiotem gospodarczym, w ogóle w innym mieście, w innym rejonie kraju, także działa zupełnie niezależnie. Natomiast były przedstawiane referencje, były żądane od firmy odpowiednie dokumenty, stwierdzenie doświadczenia. No, wszystko firma spełniała te wymagania, które zostały postawione w szkole. Jeszcze bym może tutaj takie do pani skarbnik miał. Jak to globalnie się ma do kosztów pierwotnych, prawda, wybudowania tego przedszkola? Czy no to drugie pytanie. Sumarycznie jak to? To znaczy pan radny Michał pytał, no przed nim przygotujemy do pana. Poprzez. No i drugie moje pytanie tutaj również, jeżeli chodzi o obsługę Gminy Kleszczowa, prawda? Tu padło wiele pytań, ja rozumiem, że to została firma wyłoniona w formie przetargu, tak? Czyli został ogłoszony przetarg, wygrała firma. I w związku z tym, czy ta firma ma doświadczenie w organizacji takich dużych imprez i czy było ubrane to pod uwagę, prawda? Jakoś tam głębiej trochę sprawdzone. Czy daje to pewność, że ta obsługa będzie na dobrym poziomie? Ja zadałem pytanie. Panie kierownik, ale pani kierownik nie poprosiłbym o powtórzenie. Panie kierownik, to jest w tym, nie wiem, kto chyba pani opracowywała, bo jest pani podpis Mariola Kracińska. No, zdecydowanie. Więc powtórzę pani pytanie. Trwa nabór, w zakresie referatu organizacyjnego, trwa nabór wniosków w ramach zachowania dziedzictwa lokalnego ogłoszony przez lokalną grupę działania, w skrócie LGD. Kraina Wielkiego Łuku Warty do dnia 20.04, czyli do dzisiaj 2018 roku. Wnioskowana kwota 64.862 zł. W przypadku składania wniosku przez parafię, procent dofinansowania wynosi 100.
Jeżeli LGD będzie miało dużo niepoproszonych wniosków, program do przygotowania może zostać obniżony. Beneficjentem w tym przypadku będzie parafia, nie gmina. No i więcej na ten temat, jakie tutaj kwoty wypisane, 34, prawie 45 tysięcy. Proszę bardzo. My należymy do tej grupy działania, więc mamy szansę, że możemy skorzystać z tych pieniędzy, przynajmniej złożyć wniosek. Natomiast beneficjentem może być tylko parafia, czyli tam, gdzie znajdują się obiekty zabytkowe, mamy jedną. Jest to parafia Błękińska. Były prowadzone między urzędem a proboszczem rozmowy. Proboszcz bardzo chętnie akces złożył wstępnie. Będzie pomagał przy opracowywaniu tego wniosku pan od funduszy unijnych, czyli pan Michał Nowak z mojego referatu. Czekamy tylko na odpowiedź z grupy działania, tak? Będziemy wiedzieć, na ile mamy szansę pieniędzy i wtedy będzie wniosek dopracowany szczegółowo, jaką największą potrzebę widzi proboszcz, co można by było zrobić za te pieniądze. Na ten czas nie odpowiem, bo nikt. Dziękuję. I teraz uzupełniając też. Tak, przeczuwałem, że to będzie to, ale chciałem się upewnić. Panie kierownik, ja tutaj z tego czasu składałem wniosek, są dwa lub trzy groby zaniedbane na cmentarzu. Są to tak zwane groby z kategorii historycznej. Jeden dotyczy żołnierza z II wojny światowej, a drugi fundatorów kościoła i całej parafii w Łęgińsku, chyba państwa. Mieszkańcy Łęgińska mi kiedyś, spotkaliśmy się na cmentarzu i tam mi taki wniosek zgłaszali. I teraz jest moje pytanie, czy można by było umieścić w tym programie za te pieniądze renowację tych dwóch czy trzech nagrobków? Obawiam się, że może nie. A dlaczego? Dlatego, że wstępne rozmowy zostały poczynione, zapytanie do grupy działania lokalnej już poszły i proboszcz już sobie tam po rozmowie z panem Nowakiem już sobie umyślił, co on by chciał zrobić za te pieniądze. Teraz, jeżeli on ma na brudno opracowane, co on za te pieniądze by chciał zrobić, to jeżeli dostanie 100%, to musiałby z czegoś zrezygnować. A nowy pomysł, jeśli chodzi o te groby, no to nie wiem, czy będzie można dokosztować do tego samego wniosku. Wie pani, tam kwoty mogą być niezbyt duże. Panie kierownik, tam kwoty mogą być niezbyt duże. Może by warto z księdzem było porozmawiać, może on by zmienił trochę te plany. Tylko czy by ksiądz zmienił, tylko czy jest możliwość. No czy jest możliwość, właśnie w tym sensie się tutaj się zwracam. Natomiast chodzi tutaj o obiekty typowo zabytkowe. Ale pan mówi o takich. One są wpisane gdzieś u konserwatora w rejestrze zabytków. Bo jeżeli nie, to nie. Ale dobrze, że pan mówi na ten temat. Ale to wie pani, no nie mogę tutaj powiedzieć, no takie sprawy się nie mówi przy kamerach i tak dalej, ale ja myślę, że nie są to duże kwoty, a nic chyba bardziej nie ma szlachetnego, jak się pamięta o fundatorach, a jeszcze bardziej o żołnierzach, którzy polegli za naszą i waszą wolność. Panie radny, w odpowiedzi na A to naprawdę by były nieduże pieniądze. I jest okazja, pytania, może to załatwić. To mogę powiedzieć, że dobrze, że pan tą sprawę zgłosił. Może będzie z innych pieniędzy, może z unijnych, czy coś. Zorientujemy się, rzucę temat panu Nowakowi. Może są jakieś inne programy, które by się te nekropolie i tak dalej zmieściły, tak? Tak, będziemy dziękuję. Pamiętać. Dziękuję, okay. Proszę pana radnego. Panie Robocie, ja mam pytanie odnośnie przodu, tylko nie tego w Łękińsku, tylko w Uszczanowicach, kiedy jest planowane jego zamknięcie w związku z uruchomieniem nowego. I drugie pytanie do pana sekretarza, w związku z tym, że zastępuje pana wójta. Panie sekretarzu, co prawda nie ma tutaj w sprawozdaniu informacji na temat remontu drugiej głównej, ale w okresie między sesjami zauważyłem, że prace przesunęły się w okolice ronda w Żurnicy. I stąd moje pytanie. Kiedy będzie możliwe ukończenie parkingu koło cmentarza i drogi od ronda do cmentarza? Pytam w kontekście święta listopadowego, czy te prace będą już ukończone? Jeśli tak, to dobrze, jeśli nie, to
będzie możliwy przejazd w miarę swobody, bo jak wiemy, w tych pierwszych dniach listopada to natężenie ruchu cmentarza jest dość duże. Drugie pytanie związane też z remontem ulicy Głównej. Chodzi mi o skrzyżowanie ulicy Ogrodowej i Milenijnej i sygnalizację świetlną. Czy tutaj ktoś z urzędu gminy mógłby zwrócić uwagę na czas zmiany świateł? Bo teraz na obwodnicy mamy 15 sekund, a z Kleszowa do de facto zamkniętej drogi na Uszczanowice mamy 30 sekund. I jest taka sytuacja, że jak jedzie autobus lub ciężarowy samochód, tworzą się kolejki, szczególnie ramu, tak? Bo jak wiemy, ten ruch przeniósł się na obwodnicę. Czy coś w tym temacie można by było zrobić? To pierwsze takie stwierdzenie i drugie, obwodnica jest chyba nadrzędna niż tutaj droga od Kleszowa do Uszczanowic. To mieszkańcy prosili o interwencję, więc jeśli nie można było się zrobić, to bardzo proszę. Pierwsza w czasach jest na ulicy, tak jak szukamy, jest 4 lub 5 sekund w kierunku. Bo sprawdzaliśmy właśnie ostatnio, były takie głosy. Natomiast ja tylko chcę przypomnieć, że ustawienie tych czasów trwało chyba 2 lata, jak pamiętam. Natomiast sobie się widzicie wstecz pamięcią, że to było wniosków o ustawianie czasów, to no to historia tych czasów jest bardzo one od, te czasy od 2 lat mniej więcej jakby przestały budzić wątpliwości i są stałe. Natomiast no, tutaj w tym momencie faktycznie jest tak, że ruch na ulicy może być większy. A ulica Kodowa, bo i będzie moją zdanie, podobnie zostanie otwarta w nowym roku dalej w całym Kodowa. W związku z tym przeglądamy się tym czasem, chociaż nie wydaje nam się, aby była potrzeba zmiany w czasie. Jest przerwa chwilowa, niewygodność, ale myślę, że ten ruch aż takiego, żeby się jakieś skórzymy kropli, to raczej nie zauważamy. To jest chyba druga sprawa, jeżeli chodzi o główną, jeżeli chodzi o parkingi przy cmentarzu. Natomiast ten temat jest znany nam i rozmawiamy z organem od początku, chociaż trzeba mieć w pamięci to, że jest to plac budowy przekazany i jest jedno pozwolenie na całą inwestycję. W związku z tym, ja nie chcę dzisiaj przesądzać, czy ten parking będzie, czy nie będzie. Staramy się, żeby był. Natomiast może być sytuacja, że on nie będzie do końca być użytkowany, ten nowy parking, w pełnym zakresie. Dlatego, że jest to w dalszym ciągu plac budowy i obejmuje to jedno pozwolenie na budowę i może być do użytku całości. Co 2 lata? No już trochę mniej. Coś tam jest. Natomiast roki 99. Będziemy się starać z wykonawcą dojść do jakiegoś porozumienia, tak żeby jakoś to zorganizować. Przyjazność na pewno wyjdzie. Natomiast z miejscami lokowania jeszcze musimy chwilę powiedzieć, jak to zorganizować. Proszę. Panie Robercie, no tutaj w okolicy cmentarza to chodzi mi o w miarę swobodny przejazd. To jest jedno. Odnośnie sygnalizacji świetlnej, to musi pan chyba jeszcze raz sobie pojechać, bo dzisiaj rano sprawdzałem. Jest 15 sekund od obwodnicy i 30 sekund od Kleszowa do Uszczanowic. I proszę mi uwierzyć, jest o godzinie na przykład 7 czy 6, czy powiedzmy w godzinach popołudniowych, przejedzie jeden tir i koniec, albo przejedzie jeden autobus szkolny. Jak skręca tutaj do Kleszowa, jak skręca. Wydaje mi się, że nie mówcie. Ale jest dobrze, dziękujemy. Proszę się tutaj. Proszę pana Kamila. Dziękuję bardzo. Ja miałem tę sprawę troszkę z prawa poruszenia. Ja myślę, że uwaga mojego przedmówcy jest bardzo słuszna. Mnie też docierają takie słuchy. Panie kierowniku, i wydaje mi się, że krótko no to nie będzie, tak? Uciążliwości związane z remontem ulicy Głównej będą trwały jeszcze co najmniej kilkanaście miesięcy. I cały czas będzie problem. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pan radny Henryk Michał. Ja mam takie pytania, a zarazem wniosek. Szanowni państwo,
mieszkańcy. Do pana sekretarza myślę, że to będzie pytanie i pani kierownik mi umknęła. Ale panie radny, w związku z działalnością... Tak. I teraz chodzi o to krótko. Mieszkańcy narzekają na komunikatywność między urzędem a nimi, nie, że pewnych rzeczy nie wiedzą i tak dalej. Co sugerują? Jeżeli można, panie sekretarzu, czy jest to możliwe, bo pan jak wiem, z tytułu pojawienia funkcji sekretarza już kończę. Jest to w pana gestii. Czy można na BIP-ie, czy można? Jeżeli można, to wnioskuję o, a jeżeli można, no to dwa zdania pan powie. Czy można na BIP-ie umieszczać sprawy dotyczące mieszkańców, czyli na przykład kto dostał mieszkania, kto dostał ulgę w podatku i tak dalej, i tak dalej. Następna sprawa, jeśli chodzi o te organizacje, o których tu było tyle dymu, która organizacja dostała dofinansowanie, na co dostała, żeby te informacje mogły być na BIP-ie. Bo właśnie ludzie mówią, że się dowiadujemy po czasie, wychodzi i wyskakuje tutaj, jak dzisiaj jeden z państwa radnych, próbuje obnażać mnie jako radnego, ale panie radny to nie tak, ja się tego nie wybieram, ja tak mówiłem i dzisiaj to powiedziałem, a pan po prostu popisuje się tutaj, ale nie wiem, czy panu będzie opłacać, to pan sobie przytoczy to później tak, za jakieś pół roku, panie radny, pan się przekona. Więc panie sekretarzu, jeżeli możliwe, czy można takie wiadomości usprawić? Ale później może mnie. Wie pan, niech pan teraz, jak pan może, jeżeli musi się pan przygotować, no to później. Czy jest to możliwe, żeby na BIP-ie było więcej tych informacji dotyczących mieszkańców i działalności urzędu? Dziękuję. I już ja tym dziękuję. Jeśli państwo pozwolicie. Pan przewodniczący słusznie zwrócił uwagę, że to są tematy na sprawy różne. Ale panie radny, szanujmy się nawzajem. Jest porządek przyjęty obrad i obradujmy zgodnie z tym porządkiem. Nie jest przyjęty jeszcze. Jak to nie jest? Nie, to jest przyjęty. No przecież jest punkt trzeci, panie radny. Za drugi raz, jeśli w takiej formie wygląda, można zgłosić do porządku obrad sprawy różne. Na początku. Dobrze, ale proszę panie sekretarzu, proszę powiedzieć i tematy związane. Tak jest. Szanowni państwo, proszę pana, na BIP-ie mogą się pojawiać takie informacje dotyczące mieszkańców, które znajdują swoją podstawę w konkretnej ustawie. A więc jeżeli mówimy o mieszkaniach, przydziale mieszkań komunalnych, to musimy się kierować regułami z ustawą o ochronie praw lokatorów. Jeżeli mówimy o ulgach podatkowych, oczywiście te ulgi są jawne i one są ujawniane, ale muszą być, no znowu, musi być podstawa bezpośrednio w ustawie. Żadnych informacji danych osobowych, jeżeli nie znajdziemy podstawy do ich umieszczenia publicznego, w danej ustawie nie wolno zamieścić. Czyli jakby tej woli wójta czy urzędu nie może być, tak? Musi być zastosowanie dokładnie tej ustawy, która upoważnia do opublikowania, albo nawet zobowiązuje do opublikowania informacji o umorzeniach, jakie w danym roku. A organizacja jeszcze pytam. To samo organizacja dotyczy. Pozarządowe. Kto dostał, która organizacja dofinansowania i tak dalej? To jest tak samo na podstawie ustawy o publicznym wolontariacie i jest dokładnie uregulowane, jak ta informacja ma być udzielona. Chciałam powiedzieć, że jest zakładka po stronie głównej urzędu o organizacje pozarządowe. Są wszystkie informacje z roku 2017, jakie organizacje, kto dostał, jakie pieniążki są i bieżące sprawy roku 2018, czyli co się już odbyło, jakie były konkursy, ile te stowarzyszenia dostały i na bieżąco uzupełniamy. Także sobie można tutaj się poczytać. A teraz będzie jeszcze umieszczona informacja odnośnie realizacji, sprawozdanie finansowe będzie za 2017. Także wszystko jest dobrze. Dziękuję. Proszę pana radny Markiewicza. Do pana kierownika chyba o nieobecność wójta. Panie kierowniku, chciałem zapytać, bo tu padło wiele pytań na temat organizacji, prawda, ruchu w okresie remontu czy budowy tej przebudowy drogi głównej w Leszczowie. W związku z tym ja rozumiem, że plan organizacji ruchu na okres remontu jest, tak? W związku z tym no, myślę, że to zostało przeanalizowane i te warunki, prawda, tylko nam generalnie tu wypada apelować, żeby były dotrzymane, prawda? Szanowni Państwo, przed sekundą apelowałem. Może by Pan kierownik chciał do tego, jak rzeczywiście ma wyglądać. A przed chwilą była rozmowa na ten temat. No. Państwo pytają o sprawę różne, proszę Panie Przewodniczący. Dodam, że każdy projekt organizacji jest opiniowany również. Przepraszam, jeśli Pan zabrał głos, teraz... Nie wiem. Policji, do policji powiatową, z jakimiś organizacjami ruchu i...
przestrzeganie ich jest nadzorowane przez policję. Także wszystko będzie zachowane. Dziękuję. Są jeszcze pytania? Nie ma. Przechodzimy do punktu numer 4. Informacja o działaniach przewodniczącego Rady w okresie między sesjami. Sprawozdanie działalności przewodniczącego Rady Gminy Kleszczów w okresie międzysesyjnym 28 marca, 20 kwietnia. Podpisałem uchwałę Rady Gminy Kleszczów 42 sesji. Przekazałem wójtowi gminy wnioski radnych zgłoszone na 42 sesji. Pełniłem dyżury w dniach 3 i 17 kwietnia. Brałem udział 14 kwietnia w posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Antoniówce i 18 kwietnia w posiedzeniu Komisji Budżetu Rozwoju Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Mamy Państwu pytania? Jeśli nie ma... Czy to było ciekawe, to na tym spotkaniu tam w Tarnackim Zarządzie? Na spotkaniu podjęliście ciekawe uchwały, albo co? No, to ja Panie Radny nie głosuję, nie podejmuję uchwały głębościem, także uchwałę podejmuje Zarząd. No, była się dyskusja, tak, omówienie działalności, sprawozdania finansowe, sprawozdanie działalności za ubiegły rok. Sprawy już. Dziękuję. Ogłaszam się nie